jak parę razy palnąć i wiesz, uderzyć raz taranem, tak, ze strzelby, nie? I ta strzelba, wyobraź sobie, mi się zacięła, nie? Przy samych drzwiach. Ale tak mi się zacięła, że ja nie mogłem nic zrobić, nie? Ale dosłownie po 5 sekundach babcia tego gościa wychodziła na dwór, nie? Otworzyła nam drzwi. Tak, i my tylko tak, do niej. A wy jesteście w całym szpeju? Zasłonięte? Tak, ona, wiesz, oczy, i my do niej, straż graniczna. Gdzie jest wnuk? Ona śpi w pokoju. No to my tam, wiesz, na paluszkach do niego pod łóżko. No tam w każdej chacie kałach, nie? W każdej chacie kałach. Tylko niektórzy byli o tyle sprytni, że ten kałach, powiedzmy, wisiał sobie na jabłonce koło chaty, nie? Na pasku. I w razie, ktoś się, że... nie szczypał w ogóle. Tak, w razie czego, co? Nie wiem, ktoś nocy powiesił, nie? To nie moje, nie? Wiesz, nasze wojska specjalne, to co chłopaki z Warszawy, to co Lubliniec robi, wiesz, jak patrzysz, no ten, to jest po prostu przepaść, nie? Ja tak uważam, że nie mamy sobie naprawdę nic do zarzucenia, jeżeli chodzi o Polskę, jeżeli chodzi o to, jak chłopaki pracują. Bugi, cześć. Cześć, siemanko. I zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz. Jestem emerytem w tej chwili. To jest moje główne zajęcie. Prowadzę też małą firmę szkoleniową. Zajmuję się szkoleniami strzeleckimi, jak mnóstwo chłopaków w mojej branży. Po służbach. Dokładnie. Mhm. Dokładnie. 20 lat przesłużyłem w plutonie specjalnym i sekcji realizacji Wydziału Zabezpieczenia Działań Straży Granicznej. Wcześniej byłem w Lublińcu. Mhm. Może zacznijmy w takim razie tak totalnie od początku. Zanim jeszcze przejdziemy do służb, powiedz mi, kiedy do ciebie pierwszy raz przyszła myśl w ogóle, żeby iść w tym kierunku? Chyba w szkole średniej. Co prawda od gówniarza gdzieś biegałem z karabinem naokoło bloku, bawiliśmy się w wojnę i tak dalej. Strzelanego. Tak, dokładnie. Ja też chyba dokładnie wiem. Tak, to była chyba ulubiona nasza zabawa. Mhm. Na osiedlowych podwórkach. Wygrywałeś w strzelanego? No, zdarzało się. Dosyć często, tak. Czyli dokładnie. Już wtedy miałeś jakiegoś takiego bakcyla, tak. Że... I oczywiście zabawa w policjantów i złodziei również miała miejsce. Nie? Mhm. No i to chyba, nie wiem, zawsze gdzieś lubiłem tą broń. Książek miałem mnóstwo, gdzieś już od dzieciaka, od podstawówki. Encyklopedia wojskowa. Gdzieś tam po prostu zbierałem kasę, kupę czasu, żeby to sobie kupić. Później chyba pierwsza książka, jaka, nie wiem, może chyba mi się wydaje, jedna z pierwszych, która się pojawiła, Kuby Jałuszyńskiego, Brygady Antyterrorystyczne. No i tak to się chyba wszystko gdzieś tam zaczęło, nie? Czyli jakby dostarczałeś do siebie jakieś informacje na ten temat i przesiąkałeś tym powoli. Dokładnie. I w pewnym momencie stwierdziłeś, że będziesz szedł w tym kierunku. Tak. Czyli jaki był w takim razie twój pierwszy krok w tym kierunku? Po skończeniu szkoły zgłosiłem się do WKU, żeby pójść po prostu do wojska. Akurat rejon, w którym mieszkam, czyli tak zwany Trójkąt Bermudzki, Żary, Żagań, Świętoszów, wszyscy byli kierowani do tych jednostek. Ja koniecznie chciałem iść gdzieś do jednostki specjalnej bądź powietrzno-desantowej. Akurat z mojego rejonu, z tego co jak dobrze pamiętam, kierowali chyba tylko do 6 Brygady Desantowo-Szturmowej, ale trochę to dla mnie było za mało, a wiedziałem, że istnieje coś takiego jak pierwszy pułk specjalny komandosów w Lublińcu. Mhm. Więc powiedziałem, że chcę iść tam. Oczywiście odmowa, bo nie kierują. No gdzieś tam kontakty, telefony. Pewnego dnia zadzwonił do mnie pewien oficer Wojska Polskiego i powiedział, że idź do WKU, tam musisz dopełnić formalności. No więc poszedłem. Czyli miałeś już wtedy jakieś kontakty, czy po prostu byłeś taki uparty? To gdzieś przez przypadek, gdzieś mama, wiadomo, bo ja się wychowywałem całe życie bez ojca. Ojciec nas zostawił, jak byłem mały, bardzo mały. Więc gdzieś tam mama wiedziała, że ja chcę iść w tym kierunku. Gdzieś się udało, gdzieś z kimś porozmawiać. Dokładnie nie pamiętam, jak to genezy tego wszystkiego, jak to się zbudowało, ale, ale no, udało się jakoś, że do tego Lublińca trafiłem. Mhm. Jak wyglądała w takim razie selekcja do tego Lublińca? Nie było selekcji. Wtedy nie było selekcji, bo to był pobór normalny. Szło się do wojska, ale powiedzmy, że taką pierwszą selekcją, która tam oddzielała chłopców od mężczyzn, była tak zwana unitarka. Miesiąc, gdzie naprawdę dostawaliśmy ostre lanie od kadry, bieganie codziennie, mnóstwo taktyki, troszeczkę strzelania, ale generalnie czyli tak wycisk. Przeorali was przez pierwszy wycisk fizyczny. No, z tego, co ja pamiętam, to nas tam nie wiem, ile zostało. 40-30%. Czyli była selekcja. No taka... Wewnętrzna. No, tak. Później trafiłem dzięki... bo tam też to wszystko na początku, w tych latach 2000,
to nie było to, co jest teraz, nie? To, co masz na myśli? No teraz tam jest pełen profesjonalizm. Wiadomo, tam już nie ma służby zasadniczej, tam jednostka jest, zresztą nigdzie nie ma służby zasadniczej, ale jednostka gdzieś tam z tego, co rozmawiałem z moimi kolegami, którzy tam zostali, bądź gdzieś tam dołączyli do jednostki w latach późniejszych. Jednostka się mocno rozwinęła po misjach, nie? Zaczął to inwestować w jednostkę i tam wszystko się po prostu zaczynało budować tak jak to powinno naprawdę być, nie? A w tych latach 2000 to jeszcze nie było to. To były takie początki dopiero. Tak, 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 dokładnie. Czyli byłeś zadowolony z tego, że udało ci się tam dostać? Bardzo, tak. Czyli tak. To było takie spełnienie marzeń dla ciebie? Świetna sprawa, naprawdę. Wymagało to naprawdę poświęcenia i wysiłku. Już po prostu nie dawałem rady, już myślałem, że nie, że jednak chyba to nie to. Jestem za cienki po prostu, ale jakoś się udało. Gdzieś tam przetrzymałem, zacisnąłem zęby i rok tam przesłużyłem. I właśnie o to chciałem cię zapytać, bo skoro mówisz, że to było takie jakby spełnienie marzeń dla ciebie i musiałeś zaciskać zęby, żeby tam w ogóle wytrwać, to co się stało, że po roku zdecydowałeś się przejść gdzieś indziej? Służba zasadnicza się skończyła i to był chyba mój największy błąd w życiu, że jednak poszedłem gdzieś indziej, nie? Tak? Tak, tak uważam. Mogłem, jeżeli bym... Nieźle zaczynamy ten podcast w takim razie. Tak, jeżeli bym tam został, udałoby mi się przejść selekcję, zostać z chłopakami, bo tam nie było możliwości zostać. Trzeba było się po prostu zwolnić i... Pójść gdzieś indziej. Dokładnie, znaczy przejść selekcję, przejść cały proces naboru, być żołnierzem zawodowym bądź kontraktowym, tak jak to chłopaki robili, no to myślę, że teraz pewnie bym był w innym miejscu. Mhm. Na czym polegała ta decyzja? Czemu podjąłeś decyzję, żeby iść do Straży Granicznej, do plutonu specjalnego? Chyba to, co tam wtedy w tej jednostce widziałem, to nie było do końca to, co sobie wyobrażałem. Plus odległość, problemy jakieś tam mieszkaniowe i tak dalej. I to chyba spowodowało, że jednak spróbowałem czegoś bliżej. Nie? Nawarstwiło ci się na głowę po prostu dużo. No trochę problemów. Tak, tak, dokładnie. Mhm. Dokładnie. Okej, okay, czyli przechodzisz do Straży Granicznej w takim razie. Tak, składam papiery do Straży Granicznej, dostaję odmowę. Rozważałeś coś jeszcze oprócz Straży Granicznej? Rozważałem jeszcze policję. Wtedy się było dosyć ciężko dostać. A zwłaszcza w takim małym mieście jak ja, bo jestem z Żar. Mhm. Składałem tam papiery, też było odmownie. Mimo tego, że gdzieś tam miałem w CV ten Lubliniec i tak dalej, miałem licencję skoczka, tytuł skoczka spadochronowego, gdzieś tam już zaczynałem się pomału bawić w strzelanki, w strzelectwo. Mhm. To ciekawe, że cię odrzucili, co? No, kiedyś było ciężko. Kontakty, jeszcze raz kontakty, układziki, nie? Mhm. No tak, przypuszczam, że no bo wiesz, nie miałem nic za pazurami, nigdy się w żadną bandytkę nie wdałem, żebym miał gdzieś, wiesz, jakieś sprawy i tak dalej, więc no było ciężko. Złożyłem papiery do Straży Granicznej. Pierwszy raz dostałem odmowę, złożyłem jeszcze raz i następnym razem się udało, nie? Okej. Okay. I jak wygląda w takim razie przejście z Lublińca do Straży Granicznej, jeśli chodzi o strukturę, czym to się różniło, czy byłeś bardziej zadowolony, czy mniej zadowolony? Wiesz co, to chyba... Tego się chyba nie da porównać, nie? Bo wojsko, a Straż Graniczna, czy policja, to są zupełnie dwie inne formacje, po pierwsze. Po drugie, za dużo w tym wojsku nie zobaczyłem, nie? Tej struktury, jak to wszystko tam wygląda, no po prostu nie było okazji. Nie było okazji, bo my cały czas gdzieś tam trenowaliśmy, biegaliśmy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Straż Graniczna, no tak jak powiedziałem, było bliżej. Początkowo na rozmowach kwalifikacyjnych zadeklarowałem, że chcę iść na przejście graniczne, że chcę pracować na przejściu. Tam też zostałem przydzielony, ale po dwutygodniowych praktykach na przejściu granicznym w Olszynie powiedziałem, kurwa nie. Nie telefony, tak, telefony. Spotkałem się z dowódcą kompanii odwodowej i podczas szkółki zostałem tam przeniesiony. Mhm. I więc pierwszy dzień w służbie w Straży Granicznej już byłem w plutonie specjalnym Straży Granicznej Kompanii Odwodowej w Krośnie Odrzańskim. Okej. Okay. I jak wyglądały pierwsze miesiące w takim razie? Wiesz co, tam dostaję od razu żołnierzy służby, żołnierzy, funkcjonariuszy, którzy odbywali służbę zasadniczą, bo w Straży Granicznej można było to zrobić, mhm, tak samo jak w policji. Dostaję cały pluton pod opiekę. No i co? I dostają... Czyli dostajesz od razu kierownikiem sekcji? Nie, to jest... wiesz co, to dostałem pod opiekę pluton. Byłem, nie wiem, może to dowódcą plutonu, czy jakimś tam, nie wiem jak to się dokładnie nazywało, bo nie pamiętam. To było dawno temu. Tak, to było dawno. Po prostu dostałem ten pluton tego wojska i
No i traktowałem ich po lublińsku z kolegą, z którym przyszedłem, nie? Także tak jak tam... ciebie w pierwszym miesiącu? Tak, dostali takie baty tam, że po prostu masakra. Podpadali tam... ludzie? No, chłopaki chudli po 5 kilo dziennie, nie? Zespołowo oczywiście, tak. No i później tam też były też jakieś problemy z tym związane, bo za ostro, bo wiesz... Miałeś tego powodu problemy? Ja nie, kolega. Okej. Okay. Skakanie po brzuchach się tam nie spodobało. Nie? Aż takich katowaliście? No, on tam był to ostry, też inne wiesz, czasy, to, nie? Tak, to wiesz, stary karateka i tak dalej. Nie? Skakanie po brzuchach. Chciałbym wytrenować mięśnie brzucha w takim razie. No to ja sposób. Tak bardziej on, nie? Ja. On był powiedzmy połowę lżejszy ode mnie, nie? Mhm. Ja nie wyobrażam sobie, żebym ja gdzieś skoczył komuś na brzuch, no bo mogłoby to się źle skończyć. Czy możesz wprowadzić ludzi w ten pluton specjalny Straży Granicznej? Bo jak rozmawialiśmy sobie przez internety, to ja nawet nie wiedziałem, że coś takiego istniało w Straży Granicznej, więc to było dla mnie zaskoczenie. I ty też mi powiedziałeś, że to jest generalnie rzecz, o której większość ludzi nie wie, więc może zróbmy takie przedstawienie, o co w ogóle w tym chodzi. Wiesz co, plutony specjalne Straży Granicznej były tam od zawsze, a mówiąc od zawsze, to mówię od swojego początku straży, od 2002 roku, to już coś takiego jak pluton specjalny istniał. Genezy za bardzo nie znam, bo się nigdy w to nie zagłębiałem, bo uważałem, że do niczego mi to nie jest potrzebne. Na moim stanowisku i nigdy tej wiedzy nie użyję, co było kiedyś, nie? Więc to jest... Ale już przez telefon, jak rozmawialiśmy, to mi wspominałeś, że po prostu na granicy dzieje się sporo przestępczości i taki zespół jest zwyczajnie potrzebny, tak, bo takie sytuacje dokładnie. Się dzieją i musi być jakiś zespół, który reaguje na te sytuacje. Tak, więc strukturę wyglądało tak. W Straży Granicznej, w oddziale Straży Granicznej każdym była kompania odwodowa. Kompania odwodowa miała na celu, że tak powiem, zabezpieczenie granicy, pomoc służbie, przeważnie w większości, w 90% przez żołnierzy służby, przez funkcjonariuszy żołnierzy zasadniczo. Ci, którzy przychodzili na rok, żeby po prostu odbębnić wojsko, nie? W zamian. W strukturach kompanii odwodowej był też pluton specjalny, w 100% skadrowany, nie? Był to taki odpowiednik sekcji antyterrorystycznych policji, mniej więcej, nie? Więc my zajmowaliśmy się najcięższymi zadaniami w Straży Granicznej, organizowaniem zasadzek, zatrzymaniami wysokiego ryzyka, konwojami pieniędzy, konwojami narkotyków, konwojami niebezpiecznych przestępców do prokuratury czy też do sądu. Aczkolwiek też jeździliśmy na zabezpieczenia granicy i to też było dosyć częste wtedy, jeszcze jak byliśmy w Schengen, więc po tych krzakach też się troszeczkę przetarzałem, nie? Mhm. Co się w takim razie najczęściej zdarzało? Na jakie sytuacje musieliście najczęściej reagować? Wtedy najwięcej tak naprawdę to było zatrzymań wysokiego ryzyka, zatrzymań przestępców zorganizowanej przestępczości, przemytników, handlarzy narkotyków. To tak chyba przez całą służbę to było takie nasze clue, nie? Możesz powiedzieć w takim razie, jak wygląda proces takiego zatrzymania? Załóżmy, że macie jakiegoś handlarza narkotyków. Skąd się w ogóle dowiadujecie, że w jakimś... Co, my byliśmy jednostką, która pracowała na czyjeś zlecenie. Zawsze. I to tak wszędzie jest, tak? Że pododdziały antyterrorystyczne policji czy wydziały zabezpieczenia Straży Granicznej, to nie jest formacja, która robi na siebie. My jesteśmy uzależnieni, byliśmy uzależnieni od innych wydziałów, które po prostu wynajmowały nas, w cudzysłowie, które wynajmowały nas do jakiejś realizacji czynności swoich operacyjno-śledczych. Tak, bo... Czyli finalizowania tych czynności, czyli... Bo wy zajmowaliście się realizacją, więc ktoś musiał zorganizować, sprawdzić, kto jedzie, gdzie jedzie, kiedy ktoś jedzie. Ktoś musiał zrobić robotę całą operacyjną, nazbierać materiałów, dowodów i tak dalej, postarać się o zlecenie od prokuratury na realizację i my byliśmy właściwie tą finalną pięścią, która te drzwi o przysłowiowej 6 rano wykopywała, nie? Wykopywaliście drzwi, czy raczej najczęściej przechwytywaliście kogoś w samochodzie? Wiesz co, wszystko zależało od sytuacji, od realizacji. Zatrzymania bardzo często odbywały się na posesjach, na hotelach. Okej, jak mi mówiłeś o Straży Granicznej, ja w głowie sobie budowałem to od razu, że to były głównie zatrzymania na ulicy, no bo tak sobie kojarzę. Nie, to też oczywiście miało miejsce. Mhm. Wielokrotnie zatrzymywaliśmy gdzieś ludzi w samochodach, podczas normalnie, wiesz, codziennych zajęć, ich czynności i tak dalej. To wszystko zależało też od tego, jak... wszystko zależało od wiedzy, jaką posiadaliśmy, od zagrożenia, jakie mogło powstać. Wiesz, wybieraliśmy sobie po prostu dogodny dla nas moment na zatrzymanie takiego osobnika. Mhm. Czyli z jakimi służbami najczęściej w takim razie współpracowaliście jako realizacja? Najczęściej z policją. Mhm.
najczęściej z policją. Policja była naszym takim głównym. Później oczywiście Straż Graniczna. Robiliśmy też często dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jakieś realizacje większe bądź mniejsze. Z czego to wynika, że wy robiliście dla nich realizacje, skoro oni mają własny wydział realizacji? Wiesz co, kiedyś te przepisy były troszkę inne niż teraz. Widzę uśmiech na twojej twarzy. No, tak. I wiesz co, i zapotrzebować pododdział antyterrorystyczny policji, to nie było tak prosto, nie? Bo to było wszystko pod komendantem wojewódzkim. Wiadomo, sterta pism musiała wyjść, a u nas to było, wiesz, telefon, siema, masz ludzi, no mam, no dasz mi, no dam ci, nie? A kwity przyślesz później, nie? No i tyle. I to było tak naprawdę, wiesz, 3 minuty, jeżeli siły i środki pozwalały na to, żeby gdzieś nas wykorzystać. Powiem tobie, że wiesz, ten okres taki, pamiętam te lata 2006 do 2010, 2011, to ja stary, ja cały czas śmierdziałem, ja nie miałem kiedy kombinezonów wybrać. Aż tyle pracowaliście? Pamiętam jak naczelnik, jak wtedy dowódca, jak robią statystyki, to tak trójka była z przodu za rok, nie? Mhm. To praktycznie codziennie coś, nie? Tylko tam też trzeba wziąć pod uwagę, że wiesz, że były też wyjazdy na miedzę. Codziennie coś? To przecież no człowiek to jest w stanie nie wyrobić. No tak, wiesz, czasami było, wiesz, jest jedna grupa jechała w lewo, druga jechała w prawo i wiesz, i to tak wychodziło. Tu jakiś konwój gdzieś tam wypadł, nie? Więc wiesz, my prowadziliśmy tak statystykę, że wszystko, co zrobiliśmy, nie? Więc tam pamiętam, że trójka była z przodu za rok, nie? Czyli mówisz, że ponad 320 dni. No, 320, 330, gdzieś takich, jeżeli dobrze pamiętam, nie? I to tak jakoś wychodziło. To są wysoko stresowe sytuacje, więc to nie jest tak, że to nie zostawia żadnego piętna na twoim organizmie. Nie? Ty musiałeś być totalnie wykończony wtedy. Co ty stary, uśmiechnięty, nie? Od ucha do ucha. No. Uśmiechnięty do ucha do ucha. Do tej roboty się nie idzie dla pieniędzy, wiesz. Ja dojeżdżałem 65 kilometrów do roboty codziennie, nie? Mhm. Przez 20 lat. Dobra. I wyobraź sobie, że te pierwsze okresy w Straży Granicznej, gdzie ja przesłużyłem w tym plutonie specjalnym i w Wydziale Zabezpieczenia Działań, większość nas, jak przyjmujesz się do Straży Granicznej, jako kursant, dostajesz pierwszą grupę uposażenia, nie? Czyli jesteś taki totalny dno, dostajesz bazówkę, nie ma opcji wyżej. Mhm. To wyobraź sobie, że w plutonie specjalnym zaszeregowanie nasze, w większości nas, to była druga grupa. Czyli wiesz, to lekko to wyżej. Troszeczkę lepiej. Tak, i to się ciągnęło przez lata. Ja sierżantem byłem, nie wiem, 7-8 lat, ja nie mogłem w ogóle awansować, nie? Bo nie było, struktura była taka, a nie inna i tyle, nie? Później to się troszkę pozmieniało, więc zrobiłem chorążówkę, zostałem wysłany przez naczelnika na chorążówkę, będąc już kierownikiem sekcji. To jest ciekawe, czyli ty jesteś taką osobą, która tak sobie dobrze radzi. No bo ja rozumiem, że zatrzymania to są wysoko stresowe sytuacje dla każdej osoby. Nawet jeśli jesteś jakimś fizolem, to nawet dla ciebie to musi być... Nie, no jasne, oczywiście, ale wiesz, proces planowania, informacje, jakie się miało, no wiadomo, to są zmienne, które tam mogły zajść w każdej chwili, tak? Mhm. Różne rzeczy się mogły dziać, ale staraliśmy się to robić najbardziej profesjonalnie, jak potrafiliśmy, na ile pozwalała nasza wiedza, umiejętności i doświadczenie. Ja się nie dziwię wcale, że was tak dużo używali, bo mam wrażenie, że wy jesteście tak jak w biznesowym świecie trochę jest startup, że ABW i policja była trochę bardziej korporacyjna, czyli trzeba było bardzo dużo papierkowej roboty. Jeśli was można było zatrudnić bez takiej ilości papierkowej roboty, no to jasne jest, że wykorzystywali tę łatwiejszą drogę. Tak, dokładnie. I, tak było. No, wiesz co, bo to nigdy nie było tak usystematyzowane na 100%, jak powinno być. Przepisy, które obowiązywały, no ktoś nie pomyślał, o wielu rzeczach zapomniał. My też przez to musimy się borykać z problemami uznania, wiesz, procentów do emerytury. Też jest problem z tym, nie chcą nam dawać, wiesz, jakie zaświadczenia wymagają. Wiesz, policja tego nie miała, bo oni mieli wpisane po prostu od początku i tyle, nie? Czyli były plusy i minusy tej sytuacji? No, generalnie same minusy tak naprawdę, nie? Bo co, ani kasy, ani dodatku, ani nic. To była robota, to była pasja, tak? Ale uśmiech od ucha do ucha, sam powiedziałeś. No tak. I 320 dni przerobionych, to jest... No, tak. W innych służbach to się chyba nie zdarza aż tak często. Nie wiem, jak mają inni. Mm-hmm. Nie rozmawialiśmy. Okej. A jak inni z twojej służby sobie radzili z taką ilością roboty? Czy ty to znosiłeś tak dobrze? Wiesz co, tamten okres, powiedzmy, mówię o tych początkach i tej mojej starej pace, to tam byli sami pasjonaci. Tam był każdy, że tak powiem, 100% dedykacji, nie, do tej roboty. Każdy, wiesz co, no zespół budują ludzie, nie? Sprzęt nie buduje zespołu, pieniądze nie budują, zespół budują ludzie. I proces naboru, tak naprawdę, im cięższy proces naboru, tym ma lżejszą robotę, nie? I tak to chyba wszędzie wygląda. Mhm. Ale nie mówiłeś nic o procesie naboru i tym, na ile był ciężki. Czyli teraz mówisz o procesie naboru i to, że było ciężki, że w ten sposób... Wiesz co, kiedyś też było inne pokolenie ludzi, nie?
teraz jest, wiesz, znaleźć kogoś dobrego, to naprawdę to musisz 10 razy więcej wysiłku włożyć, niż to było kiedyś. Rzeczywiście coś takiego zauważasz, że jest tak? Tak, 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 dokładnie. Że ludzie jakby w cudzysłowie zmiękli przez internet i to jak wygląda... Tak mi się wydaje. No coś powoduje to, że teraz jest ciężej. Każdy ma problem. Zobacz, ile się pozmieniało po drodze. Czy wojska specjalne, czy pododdziały teraz antyterrorystyczne policji, kontrterrorystyczne, przepraszam, policji. Mhm. Ludzie i tak mówią antyterrorystyczne. Dokładnie, bo ta nazwa kontrterrorystyczna jest taka, powiedzmy. Ciężko się nawet wymawia. No, dokładnie. Zobacz na... procedury naboru od jakiegoś czasu jest możliwe w ogóle dostanie się do tej służby z cywila. Kiedyś było nie do pomyślenia, nie? Miałem takiego przyjaciela, kolegę, z którym zresztą dalej utrzymuję kontakty. On pracował u nas. Robota mu się nie podobała do końca. To nie było to, co chciał robić. Zwolnił się, zatrudnił się w policji. Biegał 3 lata po krawężniku, żeby się tylko dostać do pododdziału antyterrorystycznego, nie? Udało mu się to. Jest w tej chwili też szczęśliwym emerytem. Odchodziliśmy akurat razem, praktycznie w tym samym dniu. Mhm. Chłopak sobie świetnie radzi. Osiągnął tam dużo. Został też kierownikiem sekcji. Robotę robił fajną i też ma same, wiesz, same dobre wspomnienia z pracy. Nie? Mhm. Czyli kiedyś było dużo trudniej się dostać. Wiesz co, było, może nie było trudniej się dostać, bo my tak naprawdę na początku to nie mieliśmy żadnych egzaminów. Nie? Ale... służba weryfikowała. Wiesz, wystarczyło wziąć takiego kandydata, który przyszedł, przeniósł się i wiesz, przez 2 tygodnie do niego dzwonić, bo my pracowaliśmy do 15:30, wystarczyło, że wiesz, o 16:00 dawaj do roboty, nie? Mhm. Zrobiłeś to 3 razy w tygodniu. I ta osoba była zweryfikowana, na ile jest oddana. Ale z drugiej strony, jak pracujesz w takiej służbie, to musisz w ten sposób reagować i wiesz, że twoi kumple jadą na akcję i jeśli ty nie będziesz dla nich wsparciem, to może się coś złego wydarzyć. Więc jeśli taka osoba mówi, że jest to dla niej jakiś problem, to wiadomo, że ona musi zostać usunięta z takiej służby. No i to wiesz, naprawdę my staraliśmy się robić tak, żeby nie wychodziło od nas to, że facet ci nie nadaje. Wiesz, swoje 3 słowa zawsze wrzuciliśmy, ale... że po prostu facet sam zdecydował, że no to jednak nie jest to, nie? Czyli częściej było tak, że oni sami się zorientowali? Że wiesz co, kiedyś te czasy, o których mówię, o tej naszej pace, którą tam mieliśmy, to mieliśmy jeden skład przez lata, przez naprawdę nie było miejsca, nie? Wszyscy byli, siedzieli do końca, aczkolwiek nie znam jednej osoby, która odchodząc nie zyskała, nie? Każdy, kto odszedł, każdy, naprawdę każdy, to albo skończył jako oficer, albo komornik, albo przeszedł gdzieś, wiesz, do CBŚP, do innych służb i każdy gdzieś tam na karierze, nie? Na pewno zyskał. Bo u nas, wiesz, u nas były najniższe etaty, u nas było po prostu troszkę powyżej dna. To jest niesamowite, jak ta praca musi być uzależniająca w takim razie, tak. Co? Że po prostu... No, wiesz, jeździsz do tej roboty, robisz to... Lubisz, wiesz, to z pasją. Robić, tak, masz możliwość to tak, robić, tak. Robisz to wedle tak, prawa, więc tak. Nie jesteś kryminalistą, nie będziesz musiał się oglądać za siebie cały czas. Tak. Miałeś swoją drogą takie sytuacje, że wiedziałeś, że igrasz się w sprawy, które właśnie są jakieś skomplikowane ze względu na to, że igrasz z nieodpowiednimi ludźmi i trochę się martwiłeś, że ktoś cię będzie później ścigał? Wiesz co, kiedyś była taka sprawa, ale z automatu zostałem z niej wykluczony z uwagi na okoliczności, że wiedza, na którą posiadały wtedy komórki te realizacyjne, jakby według ich wiedzy osoba, która zajmowała się tym procederem, była gdzieś z mojego rejonu. Nie? Czyli to cię dyskwalifikowało od razu? Po prostu ja nie pojechałem na realizację, na zatrzymanie tej osoby z uwagi na to, iż mogliśmy gdzieś tam, no po prostu w ten sposób próbowano gdzieś mnie po prostu ochronić. Nie? Czyli... Albo też się bali, że może mam jakieś kontakty. Nie? No. Nigdy nie wiadomo. Oni muszą patrzeć zawsze na obie strony tego, wiesz, problemu. Co, mieliśmy, wiesz, kupę takich realizacji jeszcze wtedy, bo później tego już nie pamiętam, żeby tak było, ale my przychodziliśmy i na przykład, wiesz, jak robiliśmy coś dla na przykład dla Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, nie? To my przychodziliśmy, był sobie pan oficer, skrzynka, wszyscy telefony, chlas zamknięte do magazynu broni i dopiero się zaczynało odprawę, nie? Bo my też... Czyli dosyć... nawet u was wewnętrznie w ten sposób to funkcjonowało? Tak. Tak, tak. Biuro Spraw Wewnętrznych. I to jeszcze takie... my robiliśmy dla nich dużo. I to jeszcze takie stare telefony. Tak, dokładnie. No, nie no, takie podsłuchujące jak tak, teraz. Tak, gdzie było 5 sekundówki bez alarmu, nie? Mm-hmm. No.
Czyli mówisz, że najczęściej zajmowaliście się jakimiś zatrzymaniami. Możesz powiedzieć, jak wyglądały takie zatrzymania? Mnie bardzo interesuje, jak wygląda zatrzymanie na ulicy. Mówiłeś, że nawet próbowaliście tego nie robić, już rozmawialiśmy przez telefon i woleliście zorganizować sytuację w ten sposób, żeby zatrzymanie było w postoju. Tak, czyli nie jak samochód. Nie? Dokładnie. A miałeś sytuację, na pewno miałeś sytuację, chociaż nie wiem, czy na pewno, jak zatrzymywaliście samochód jadący? Tak, wielokrotnie. Jak to? Jak wygląda taka... Wiesz co, czasami to tam może zajść bardzo wiele zmiennych, tak? Dlatego to pytam, bo to taki pościg musi być... Dokładnie, więc aby nie narażać osób postronnych, mienia obywatela, bo to różnie bywa, wiadomo, jak uciekają, to już nie patrzą na nic. Staraliśmy się robić to tak, pozostać niezauważeni do momentu, który sami wybraliśmy, żeby takiego pacjenta zawinąć, nie? Więc staraliśmy się dojść do takiej sytuacji, że on będzie stał na światłach, nie wiem, zamkniemy przejazd kolejowy, pójdzie się odlać na stację benzynową, nie? I tak dalej. Czyli generalnie... na przykład jechaliście sobie za jakąś osobą i patrzyliście, co on robi, i on nie wiedział, żeby za nim jechaliście. Tak, tak, staraliśmy się. Te osoby z reguły wiedzą, że jest potencjał, że mogą być zatrzymane? Wiesz co, raz była taka sytuacja, pamiętam, jechaliśmy gdzieś i z przeciwka jechał gościu, ten, który był naszym celem, i on na żyje, zobaczył z daleka i po prostu wydarł kitę, nie? Od razu widzieliśmy, więc nie zdążyliśmy zawrócić i on już, wiesz, już było widać w lusterku, że on, wiesz, wyprzedza samochody, no i tyle, nie? Mhm. Więc wiesz, to też zależało od tego, czy po drugiej stronie był profesjonalista, pewnie od okresu, jaki to robił, od doświadczenia i tak dalej, nie? Czyli byli tacy amatorzy, których łatwo było zatrzymać, i byli tacy profesjonaliści, którzy wiedzieli, pewnie nawet znali twarze wasze i łatwo było... Pewnie tak. Pewnie tak. Bo oni też takiej wiedzy, ale pewnie tak. Nie? Oni robią też swoje robotę, nie? Dokładnie. I jakie mieliście samochody? Jeśli mieliście mieć możliwość gonienia przestępców, to musieliście mieć jakieś super samochody? Nie, absolutnie. To się dopiero, wiesz, zaczęło zmieniać. Jak to jest możliwe? Dosyć niedawno, nie? Przecież to musi tak być, że jeśli masz łapać kogoś, kto prawdopodobnie jeździ mocnym samochodem, bo wie, że może uciekać, to ty musisz mieć mocny samochód, żeby go nagonić. No to albo się blokowało przejazd, albo się właśnie powoływało sytuację, żeby on jednak nie jechał, nie? Okej, czyli to też z tego wynika. No, tak, dokładnie. Mieliśmy słaby sprzęt, kiedyś było naprawdę, no wiesz, no, staraliśmy się tam pozyskiwać różne rzeczy, ale po pierwsze, wtedy jeszcze nie było skąd, nie? Niektórzy sobie tam w jakiś sposób radzili, no ale mówię, no staraliśmy się to tak realizować, żeby tą przewagę mocy silnika jednak w jakiś sposób zdławić, nie? Tak, żeby nie dochodziło do tego pościgu, bo w takim razie musiało wam się często zdarzać, że ktoś wam po prostu uciekał, nie? Zdarzało się, tak. I to nawet skutecznie, nie? I to musi być nieprzyjemne uczucie. No, zwłaszcza jak wiesz, że stało się coś takiego nie z twojej winy, jakby z tego, jak zarządziłeś. W pewnym sensie też z twojej winy, bo można było to jakoś inaczej rozegrać, ale jak już byłeś w tej sytuacji i wydarzyło się coś niespodziewanego, to chciałeś to zrealizować dobrze, natomiast miałeś na przykład za słaby samochód i nie mogłeś kogoś dogonić, chociaż bardzo chciałeś. No, dokładnie, tak. To musi być nieprzyjemne uczucie. Tak. Jak w takim razie najlepiej się organizuje takie sytuacje, żeby ten samochód rzeczywiście stał? Co u was najlepiej się sprawdzało? Wiesz co, to wszystko zależało też od tego, od trasy, po której przebiegała ta nasza realizacja. Co mogło być, wiesz, po drodze, jaka była wiedza i tak dalej, nie? Mhm. No i tak to generalnie wyglądało. A jak nie, to próbowaliśmy sobie jakąś sytuację, że tak powiem, jak nie mieliśmy wiedzy, na przykład o, nie wiem, o miejscu postoju, gdzie będzie jakiś tam przeładunek rzeczy, przeważnie papierosów, czy tam narkotyków, czy nie wiem, postój jakiś, czy nie wiem, rozliczenie i tak dalej, to staraliśmy sobie wypracować na drodze jakąś taką sytuację, która była jak najmniej podejrzliwa dla klienta, ale która pozwalała nam gdzieś ten samochód w jakiś sposób zatrzymać. Nie? I chyba dobrze, żeby nie było w okolicy żadnych cywili, co? Gdyby się doszło do jakiejś strzelaniny. Stacje benzynowe pewnie odpadały. Nie, na stacjach też się robiło. Na stacjach, na bramkach, na autostradzie zamykaliśmy przejazdy kolejowe czasami specjalnie, nie? Żeby facet stanął. No i tyle, nie? Z jakiej akcji jesteś najbardziej zadowolony? Jak sobie przypominasz jakieś zatrzymanie? Zadowolony? To zabrzmi paradoksalnie, ale była taka jedna realizacja, gdzie próbowaliśmy zatrzymać faceta, zamknęliśmy przejazd kolejowy. Udało mu się wywinąć z tego. Pojechał gdzieś rowem, zawrócił, poszedł długą
wiedzieliśmy, że jeżeli ucieknie, to tamtą drogę. Przygotowaliśmy się na to. Niestety sytuacja była taka, że ktoś mu dopomógł, niechcący. Zupełnie przez przypadek, tak, bo zablokowaliśmy drogę ucieczki wielkim pniem drewna. Nie? Okazało się, że w międzyczasie, przez tą godzinę, zanim on dojechał, ten pień drewna stamtąd zniknął i skończył w czymś kominku. Facet uciekł, ale gdzieś tam później dowiedziałem się, że po tym zatrzymaniu, bo on tam oberwał parę razy w samochód, żeśmy strzelali do niego i tak dalej, jak uciekał. On się zaczął jąkać, zostawił robotę i poszedł na budowę, nie? Do pracy. Tak, czyli resocjalizacja pełna nastąpiła. Nie? Czyli wypisał się w pewnym sensie, wpłynęliście na niego, żeby jednak... To było takie zabawne. Nie? Tak, to mi się nie opłaca. Ja jednak na budowie będę miał lepsze siano i bezpieczniejszą robotę. Tak, kiedyś też była taka realizacja, tylko to było zatrzymanie gdzieś na wschodzie, pamiętam. Podchodziliśmy pod drzwi. Ja byłem breacherem wtedy. Moim zadaniem było wystrzelenie zamków, utorowanie przejścia dla zespołu. W jakimś tym takim wielkim... Wiesz co, ja miałem... Myśmy tam zawsze wszystko zabieraliśmy, ale to były drzwi dosyć słabe, więc wiesz, wystrzeliło tam w zamek parę razy palnąć i wiesz, uderzyć na staranem. Tak, ze strzelby, nie? I ta strzelba, wyobraź sobie, mi się zacięła, nie? Przy samych drzwiach. Ale tak mi się zacięła, że ja nie mogłem nic zrobić, nie? Ale dosłownie po 5 sekundach babcia tego gościa wychodziła na dwór, nie? Otworzyła nam drzwi. Tak, i my tylko tak do niej. A wy jesteście w całym szpeju? Tak, ona, wiesz, oczy. I my do niej, straż graniczna. Gdzie jest wnuk? Ona śpi w pokoju. No to my tam, wiesz, na paluszkach do niego pod łóżko. I tylko, wiesz, raz, dwa, trzy. I jakbyśmy huknęli na niego, to pod sufit poleciał, nie? Huknęli czym? No, wiesz, stój, straż graniczna, nie? No, do góry poleciał, więc wiesz, spętaliśmy go tam szybciutko i to też tak fajnie wyszło, nie? I jak reaguje taka osoba, jak ją wybudzicie ze snu? Większych oczu nie widziałaś. Kot ze Shreka miał mniejsze, nie? No. Sikają pod siebie, bo takie stos. Zdarza się. No to musi być, jak budzisz się nagle, wiesz, że jakie rzeczy robisz, że możesz być zatrzymany i nagle budzisz się i widzisz takich uszpejowanych gości u siebie nad łóżkiem, to musi być nieprzyjemne. Zdarza się. Fuck. Na jakiej podstawie podejmujecie decyzję, czy można otworzyć ogień do samochodu? Mówili, że wtedy ostrzeliście tamten samochód. Wiesz, to tak, bo nam uciekał, gdzieś tam próbowaliśmy go zatrzymać. Słynne strzały w opony i tak dalej, tylko my właściwie no, rzadko stosowaliśmy tą technikę strzelać gdzieś w opony, woliliśmy gdzieś, wiesz, silnik walnąć w chłodnicę, żeby ten samochód, wiesz, w akumulator, żeby go po prostu, wiesz, na 100% zatrzymać. Wiesz, strzał w opony, ja znam przypadek, co prawda nie byłem wtedy, to ktoś chyba inny realizował, jak po autostradzie gdzieś z Warszawy chłopaki gonili faceta, miał fajkę, był załadowany fajką po sufit, miał A6 4.2 i wiesz, na samych felgach leciał 140 autostradą, nie? No, był, na samych felgach? Na samych felgach, po prostu szedł gdzieś tam, wiesz, ze śmigłowca to było nakręcane, no i tyle, nie? Jak śmigłowiec był, to już nie mógł uciec, co? No tak, złapali go w końcu, nie? Mhm. Złapali go w końcu, ale no wiesz, no zasuwał tym samochodem dosyć ostro, nie? Z drugiej strony, jak strzelasz w silnik bądź chłodnicę, to jest duża szansa, że trafisz tego gościa, możecie go wybo- i jest... Nie, to trzeba się, stosuje się taki kąt, żeby absolutnie nic się nie mogło stać, nie? Mhm, okej. Okay. No. Czyli to jest to, o czym też Wiking mówił, że trzeba... Dokładnie. A najlepiej, wiesz, jak podjeżdżasz na przykład busem, samochodem, wiesz, otwierasz drzwi i walisz z góry, nie? Mhm. Także pacjenta masz za sobą, tak? Maska jest przed tobą i wiesz, i obierasz taki kierunek, żeby to gdzieś tam poleciało. I to rzeczywiście lepiej jest to... Wiecie, w jaki sposób strzelać do silnika, żeby rzeczywiście go wyłączyć i rzeczywiście się psuje? Wiesz co, staraliśmy się zrobić rozpoznanie, jak taki silnik, wiesz, jak wiedzieliśmy, jakim samochodem facet jedzie. To sprawdzaliście, jaki to jest silnik? Wiesz co, po prostu staraliśmy się zlokalizować gdzieś tam, wiesz, po kolegach, po znajomych, wtedy tego internetu też tak nie było, w internecie, gdzie, wiesz, gdzie jest akumulator, gdzie jest chłodnica, w co walnąć, jak ten silnik jest ułożony, nie, ewentualnie. Jeżeli przyjdzie, oczywiście taka możliwość i potrzeba, że ten samochód trzeba będzie unieruchomić, nie? I go dogonimy. To jest... specyficzna robota. Masz wrażenie, że to... Nie wiem, czy możesz to... Wiesz, jeśli pracowałeś tam tyle lat, to ciężko będzie ci to pewnie przywołać, ale zastanawiam się, czy to ci zmienia jakoś jako człowieka. Czy jak zaczynasz robić takie rzeczy, to czy zaczynasz inaczej funkcjonować po prostu na co dzień? Jesteś jakby albo bardziej spokojny, albo bardziej uważny i obserwujesz wszystkich i cały czas jesteś przyczajony. Wiesz co, pamiętam u mnie w wydziale na drzwiach od kibla była taka kartka, nie, napisana. Praca w tym wydziale
i wysokie ego, które ta praca powoduje, nie sprawia, że nie możesz rzucić strzotki do kibla, nie? Czyli zaczynacie czuć się świetnie takimi, wiesz co, takimi chyba, kozakami. No to takie, wiesz, takie coś było. Znaczy może nie do końca, bo jakaś tam skromność, jedni byli tacy, drudzy byli inni, ale generalnie my tam się nie chwaliliśmy gdzieś tą robotą swoją, nie? Samo to, że nie za bardzo jest wiadomo o tym, że tam był w ogóle jakiś pluton specjalny, przynajmniej tak, ja do tej pory nie słyszałem, tak. A rozmawiałem już ze sporą ilością wojskowych i podczas podcastu i po podcaście. Nigdy nikt mi o tym nie wspomniał. Zresztą ty też właśnie o tym wspominałeś. No bo to jest takie, no, wiedza o Straży Granicznej gdzieś pewnie na wschodzie jest większa. Teraz już myślę, że większość ludzi wie, że takie komórki istnieją, bo są teraz... Przez ostatnie parę lat, no my byliśmy dosyć często wykorzystywani gdzieś do jakichś tam bardzo medialnych zatrzymań, nie? Czy kibiców w Krakowie, czy fabryk papierosów w kraju, i to było gdzieś tam mocno w mediach, nie? Mm-hmm. A miałeś takie sytuacje, że wymieniliście się ogniem pomiędzy tymi ludźmi, których próbowaliście pojmać? Wiesz co, do nas nikt nie zdążył gdzieś tam wystrzelić. Czyli nie? Jesteście na tyle skuteczni, że jesteście w stanie zrobić taką zasadkę, że goście nie zdążą wyciągnąć... Wiesz co, to jak wchodzisz w kontakt odniowy, to znaczy, że gdzieś jakieś niepowodzenie jest po drodze, nie? Czyli coś większość... było zrobione nie tak, nie? Mhm. Czyli większość w ogóle bez ognia i jak ogień to z waszej strony. Tak. Ale to wiesz, taki ogień bardziej wymuszający posłuszeństwo, czy ewentualnie zatrzymanie samochodu, czy wiesz... Miałeś za dużo gratu, żeby biegać, nie? Mhm. Mini przerwa. Jeśli dalej tego słuchasz, to znaczy, że rozmowa cię zainteresowała. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz dostawać info o nowych podcastach, to zasubskrybuj mój kanał na YouTubie i daj mi follow na Spotify'u. Polecam też wejść do siebie na Insta i TikToka. Tam stawiam najciekawsze wycinki z każdej rozmowy. Możesz je sobie oglądnąć. Jeśli coś cię zainteresuje, to przechodzisz na YouTube'a bądź Spotify'a i słuchasz całego podcastu. Dobra. Wracamy do rozmowy. Czy tak jak Wiking mówił, u nich w realizacjach u was też walka o wręcz była taka istotna? Czyli że jeśli trzeba było pojmać gościa? Wiesz co, powiem tobie tak, my bardzo rzadko nawet robiliśmy sobie treningi z walki wręcz jakieś tam, nie? W pracy, aczkolwiek mieliśmy instruktorów do tego praktycznie przez całą służbę, bo raz było dwóch chłopaków, którzy się zajmowali, później taki Grzesiu, który mocno poszedł w Krav Magę, nie? Więc, ale my generalnie staraliśmy się tak działać, żeby to, wiesz, jakieś wiadomo, chwyty transportowe, wyciąganie z samochodu, to ćwiczyliśmy, żeby to po prostu działało, nie? Ale wiesz, jakieś takie typowej naparzanki MMA, która mogła się zdarzyć, no to nie przewidywaliśmy takich możliwości raczej, nie? To musiało być tak zorganizowane, że tam, wiesz, pięciu wpadało chłopowi na głowę i tyle, nie? W jakiej akcji w takim razie jesteś najbardziej niezadowolony? No, paradoksalnie też z tej, o której powiedziałem, nie? Że ten gościu nam wtedy zwiał. Mhm. Coś tam, wiesz, tak to staraliśmy się zaplanować, zrobić, no, że po prostu, wiesz, pojechaliśmy, zrobiliśmy rozpoznanie w tym miejscu, wszystkie drogi możliwe ucieczki staraliśmy się zablokować, dobra, tędy nie ucieknie, bo tu dziura, wiemy czym jedzie, no to dobra, to tutaj jest jedyna droga, to blokujemy, ty bądź tutaj w razie jakby jechał, wiesz, tam zrobiliśmy to, wiesz, wszystkie scenariusze staraliśmy się przerobić. Czyli to wynikało też z ilości pracy, którą włożyliście w zaplanowanie akcji. Tak. I to, że i tak, tak. Się gościu wywinął. No wywinął się, bo po prostu no, los sprawił i szczęście, że ktoś nam tą blokadę, która była na drodze, zabrał, nie? Tak by po prostu, wiesz, tam wióry były, nie? Jak on by przypieprzył w ten to. Z tobą się super rozmawia, bo ja normalnie nie mogę zadawać takich pytań. No, wiesz, no, gdzie to było, nie powiem, nie? Ilu nas było i nie tak powiesz, dalej. Kogo zatrzymali, ani niczego. Tak, no nikogo nie zatrzymali, bo zwiał, nie? Tak. Ale... wtedy tak naprawdę, nie? Czyli dostajecie, załóżmy, informację o jakimś gościu, czyli pewnie trzeba sprawdzić, gdzie taka osoba mieszka, gdzie ona się przemieszcza i na podstawie tego, gdzie ta osoba na przykład robi najczęstsze kursy, w taki sposób sobie dobierać jakieś miejsce, gdzie można taką osobę zatrzymać? Wiesz co, my dostawaliśmy zlecenie i gdzieś tam jakąś propozycję realizacji, nie? Okej, czyli to już od razu przechodzi z propozycją realizacji? Generalnie propozycja, może ewentualnie jakiś plan i tak dalej, ale my robiliśmy wszystko zgodnie z naszym planem, z naszymi założeniami, z naszą taktyką i z tym, iloma ludźmi dysponujemy, jakim sprzętem i tak dalej, nie? Mhm. Więc staraliśmy się sam finał układać mega pod siebie, nie? Aczkolwiek generalnie dzień zatrzymania, data, no to już była narzucona gdzieś z góry, nie? Z góry to było narzucone? Tak, bo tu wiesz, prokurator i tak dalej, nie? To są tam przepisy, które mocno ograniczają, nie? Czas również, wiesz, domownicy, to też musieliśmy
mieć jakąś wiedzę, wiesz, że dzieci były w domu i tak dalej, żeby tego... Żeby uniknąć stosować po prostu środki adekwatnie do... Czy osoby się zatrzymuje czasami w grupie? Zdarza się, że zatrzymujecie 10 osób, czy raczej zawsze to jest jedna osoba, bo łatwiej? Wiesz co, nie przypominam sobie takiej realizacji, żebyśmy jakąś bandę zatrzymywali, taką jedną, nie? Wiesz, jedną, dwie osoby. Jedna, dwie osoby, no bo to już... Jakiś tam samochód, wiesz, trzy osoby, nie? No. Bo to bardzo komplikuje sprawę, gdyby było więcej osób. Generalnie, no oni, wiesz, no... My generalnie nigdy nie staraliśmy się, ani nawet nie planowaliśmy realizacji w ten sposób, żeby, wiesz, zatrzymywać dużą liczbę osób naraz, nie? Bo generalnie życie i twoja rozpiska dnia, tak? Można było też z tego skorzystać, nie? Że nie wiem, facet idzie na siłownię, tu idzie po bułki, tu dzieciaka odprowadza do przedszkola, nie? Więc jak masz 10 osób, to nie możesz tego zrobić. No to wiesz, każdy jechał na jakiś adres i robiliśmy razem, nie? Wszystko, ale każdy na generalnie innym adresie, nie? Później, z tego co już rozmawialiśmy, dostałeś się do IGE ULEX Kosowo. IG, tak. Intervention IG. Group, ULEX Kosowo, tak. Mhm. Co, jak to w ogóle wyszło? Skąd ten pomysł? Bo od tego nie wiem, jak wyglądały kulisy. Wiesz co, przyszły papiery z Komendy Głównej, że misja ULEX organizuje nabór, nie? I były tam pozycje, wymagania, jakie trzeba było spełniać. No i wiesz, był tam takie stanowisko, które nazywało się SWAT Operator. To była jednostka powołana w strukturach misji ULEX, składająca się z operatorów jednostek antyterrorystycznych z całej Europy. Czyli byłeś w pewnym sensie w SWAT-ie? Tak, w takim SWAT-ie. No, szacunek. Można to tak nazwać. No, można to tak nazwać. I ta jednostka operowała głównie na terenie Kosowa. Czemu akurat na terenie Kosowa? No bo tam misja ULEX miała swój mandat na terenie Kosowa, nie? Rozdarzały się też inne jakieś realizacje gdzieś tam dalej. Może nie realizacje, ale bardziej wypady, tak to mogę nazwać, czy jakieś konwoje i tak dalej. Ale generalnie no, gro naszej pracy to Kosowo, to samo Kosowo, sam rejon Kosowa, nie? Wszystkie jednostki w Polsce dostały takie pisma, czy tylko Wiesz co, nie mam pojęcia. Straż Graniczna na pewno dostała takie pismo. Ja złożyłem aplikację w całej historii tej jednostki. Na jakiej podstawie podjąłeś decyzję, że chcesz tam jechać? W sensie, co stwierdziłeś? Dlaczego? To było coś więcej niż do tej pory robiłeś. Tak. Pojawiła się okazja, wiesz, w życiu nie myślałem, że się dostanę, nie? Bo te egzaminy jednak, wiesz, to angielski, wszystko się odbywało po angielsku. Później dopiero, jak już byłem tam, jak już miałem okazję uczestniczyć w tym procederze naboru nowych chłopaków, to widziałem, jak to wszystko wygląda. No ale wiesz, każdy mógł cię po drodze wyrzucić, nie wiem, naczelnik mógł się nie zgodzić, tak, bo mógł jeszcze napisać... Jeszcze po twojej stronie. No, tak, bo to przychodziło i wiesz, no ja wysłałem aplikację, tak, naczelnik zgodził się, bo jak powiedział, że przepraszam. Nie, spoko, ja ci poprawię. Niestety, nie wiem, brakuje mi ludzi, mam za dużo roboty, no wiesz, sprawa by się rypła u podstaw, nie? Czyli dogadałeś się z kimś, czy oni nie mieli problemu, że chcesz... Nie, po prostu ja zapytałem naczelnika, czy mogę aplikować, on mi pozwolił, komendant się zgodził, Komenda Główna się też zgodziła, ministerstwo się zgodziło, moją aplikację zaakceptowało. Spełniałem warunki, zdałem egzaminy wszystkie po drodze. Możesz powiedzieć mi, gdzie uczyłeś się angielskiego? Sam się uczyłem angielskiego. Szkoła, filmy i tak dalej. Żadne kursy jakieś tam i tak dalej. Nie. Jakoś ty przed tą aplikacją jeszcze doszkalałeś się dodatkowo, czy już z tego Nie, już chyba byłem w miarę mocno z tym stałem. Nie? Bo ja już wcześniej jeździłem też na Frontexy, byłem też we Frontexie kilka razy, więc musiałem też egzamin zdać do Frontexu. Tam mi wyszło nawet, że mam chyba B2, C1, taki łamańca mi dali, nie? To jest niesamowite, jak angielski daje ci dużo możliwości, tak, co? Nagle znasz język i możesz, tak, okazuje się, że możesz... Jeszcze więcej możliwości daje ci angielski i francuski, nie? Także teraz, jeżeli ktoś... W jednostkach. Polecam te dwa języki. Mówisz po francusku? Otwiera ci... Nie, właśnie nie, niestety nie, bo jakbym mówił, to już bym w Afryce wylądował dawno temu, nie? No. Czyli aplikując, miałem też rozmowę do Nigru na misję. No i o pierdzień francuski, nie? Za słabo. Słyszeliście wszyscy ludzie, którzy chcą do służb? Angielski, francuski, angielski.
Co, te dwa języki. No, ale pierwszy angielski, oczywiście najważniejszy. Tak, angielski, natomiast angielski z francuskim otwiera drogę na całą Afrykę, nie? Niger, Mali, co tam jeszcze teraz jest? Już teraz nie pamiętam. Po francusku też w Kanadzie dużo mówią, może coś tak, tam też ale, można ale w Kanadzie nie ma misji żadnej, jeżeli chodzi o EAS. European External Action Service, to jest taka organizacja, która się zajmuje na naborem i organizacją misji Unii Europejskiej w różnych rejonach. Czyli zdałeś egzaminy, polegało to tylko na zdaniu egzaminów, nie sprawdzali cię w żaden inny sposób? Wiesz co, przede wszystkim musiałeś spełniać wymogi, jakie tam były, czyli z tego co pamiętam było 8 lat, musiałeś mieć 8 lat doświadczenia. W AT? W AT, tak. Czyli w każdym... I to full time work, nie? To nie było jakieś tam, że dodatkowe zajęcie, tak jak na przykład są grupy realizacyjne w policji, nie? Mm-hmm. Chłopaki robią robotę na co dzień swoją, a wiesz, w razie zadymy to się zbierają, trenują sobie raz w tygodniu i tak dalej, nie? To musiałem mieć full time. Doświadczenie, wykształcenie, co najmniej licencjat, z tego co pamiętam. To ciekawe, że oni biorą, że potrzebują, żeby ludzie byli wykształceni do takiej roboty. To tak było w papierach aplikacyjnych. Nie? I teraz każdy inny, który gdzieś tam czytam, bo przychodzą do mnie takie rzeczy, to nic się nie zmieniło. Nie? Nie, to jest ciekawe, bo to nie daje ci to z twojej perspektywy cokolwiek w takich realizacjach? Nie. No właśnie. Czemu oni to wymagają? Nie wiem. Może tracą bardzo dużą ilość osób, które nie mają tego licencjatu, tylko dlatego właśnie, bo go nie mają, może właśnie ten czas poświęciły na bycie lepszy, powiedzmy, w strzelaniu. To jest ciekawe, przykład, co? Nie? No, dokładnie. No i wyglądało to tak, że wiesz, zdałem ten cały egzamin po angielsku, to była rozmowa, tak? Dosyć długa, tam chyba rozmawialiśmy z 45 minut, musiałem tam opowiedzieć, odpowiedzieć na pytania, na przykład, nie wiem, jest sytuacja konfliktowa z kolegą, jak to rozwiążesz. A, jednak dowodzenie, jednak tak, zarządzanie w teamie. Dokładnie, jak radzisz sobie z takimi sytuacjami, jak radzisz sobie z takimi, no nie wiem, jedziesz w konwoju. Jak odpowiedziałeś na sytuację konfliktową i jak sobie radzisz? Nigdy nie miałem takich sytuacji konfliktowych. Tak powiedziałeś? Jestem bezkonfliktowym człowiekiem, absolutnie. Mhm. No, więc... pamiętam wtedy dowódca, okej, to też jest sposób, nie? Jakiś, ja buduję tak swoje, staram się żyć z chłopakami. Że nie doprowadzasz do takiej sytuacji, żebyś ale musiał... Wiesz, ta specyfika służby, ludzie, którzy tam pracują, dystans do siebie, jaki masz, tam przecież co chwilę ci jakiś jaja, jak to się robi, śmieją się z ciebie, no, żarty, jakie ci robią, jakbyś nie miał tego dystansu do siebie, jakiś spięty i tak dalej, No to daje ci naprawdę tydzień, jest po tobie, jesteś wykończony psychicznie, nie? To jest to, co mówiłeś, jak odszedłeś w dniu rozpoczęcia się wojny z Ukrainą, że od razu ci zaczęli cisnąć. Tak, telefon miałem rano, co odjebałeś? Ale o co chodzi? Ja nawet nie wiedziałem, nie? No co, Putin się przestał bać, nie? No i wiesz, później jak coś się stało, jakieś dzieci zginęły, to wiesz, to telefon od chłopaków mówi, przez ciebie, ty pajacu, ty odszedłeś, tak dalej. No takie, wiesz, beki były. Nie wiem, pojechałem na jeden Frontex, gdzieś tam wyciągaliśmy samochód, bo się zakopaliśmy. To jest takie dosyć zabawne. I wiesz, i gdzieś mi coś strzeliło w kręgosłup, jakaś rwa kurczowa, nie? Coś tam mnie połamało, musiałem iść do ortopedy, wróciłem z misji, wiesz, gdzieś tam pogięty i mówię, kurde, co się stało? Ja mówię, no nie, rwa kurczowa chyba tak pani oceniła, nie? Nogę mam 2 centymetry krótszą lewą, nie? Oni tam już, wiesz, beka, ja przychodzę na drugi dzień, a wiesz, a pod moim lewym butem dwucentymetrowa dokładka, wiesz, chłopak to chyba ze 3 godziny rzeźbił w drewnie. Normalnie przedłużyli mi ten buta, nie? I tak mi postawili te 2 buty, nie? Żebym miał nogę równo. Tak, dojeżdżanie ludzi z pracy to jest super zabawa. Tak. Ty też się w tym dużo sam próbowałeś robić jakieś rzeczy? Katować jakichś swoich znajomych? No jasne. Mamy taką nawet dosyć historyczną, bo to każdy z pokolenia na pokolenie tych operatorów IG przechodziło, to chyba był best joke ever, jak zrobiliśmy chłopakowi taki nasz przyjaciel, który pracował w Piketen, jest to jednostka terrorystyczna szwedzka, pojechał do domu z Kosowa na przepustkę. A co my zrobiliśmy? On był taki, wiesz, przystojny facet, nie? Więc tych dziewczyn tam miał dużo i wiesz, każdą nazywał Kitty, nie? Mhm. Każdy był kotek, żeby się w imionach nie pomylić, nie? No więc wiesz, on miał ksywkę Hello Kitty, nie? No i chłopak wyjechał. W Kosowie piękne dziewczyny. Wiesz co, w Kosowie, no coś tam można było wybrać. Coś tam było, można było wybrać, nie? Aczkolwiek, powiedzmy, jak to my wszyscy mówiliśmy, do 2 metrów jest dobrze, nie? Im bliżej, tym gorzej się zaczyna robić, nie? No. Nie komentuję. Tak. I wiesz co? I chłopak pojechał, a my co zrobiliśmy? Wymalowaliśmy mu cały pokój na różowo, nie?
wymieniliśmy mu sznurówki w butach na różowe, plecak medyczny, gdzie miał sprzęt medyczny swój, wypieczyliśmy. To jest sporo roboty. 3 dni. Wiesz, jak ja dokładnością wycinałem szablony Hello Kitty, żeby mu na szafce odmalować. Wiesz, czapkę mu wymieniliśmy, MP5 mu pomalowaliśmy na różowo, nie? Ale to akurat przypał trochę, co? No, musiał sobie przemalować z powrotem. Gruba była robota. Nie, on taką zdał, bo to wiesz, olejna farba, to już nie zeszło, nie? Do końca. Tam zawsze coś zostało, nie? No i słuchaj, i on wraca. Zawsze się spotykaliśmy rano na śniadaniu na bazie. I on wrócił w pierwszy dzień, wiesz, jemy śniadanie, dowódca wpada, wiesz, cały w szpeju, chłopaki wyjazd, nie? Mamy tam robotę szybko, 2 minuty do wyjazdu, nie? I wszyscy, czyli nie wiesz, będzie miał wszystkiego... I wszyscy rura, każdy do pokoju, nie? I wiesz, on miał pokój z 4 chłopakami, my tak mieliśmy takie pokoje po 4 osoby i słuchaj, i on wpada do siebie, nie? Tam wszystko na różowo, a każdy, wiesz, udaje, że nie widzi, nie? Każdy się ubiera, nie? A on, wiesz, on buty, a tu różowe sznurówki, nie? Ściąga kamizelkę, kieszenie, które różowe, wyciąga plecak medyczny, a to Hello Kitty plecak cały, nie? I krzyżyk doklejony. I on, wiesz, co to jest? Ja pierdolę, no nie. Wiesz, a każdy tam po prostu zlewa, nie? Kamer, GoPro, to było więcej jak u siebie, tego wszystkiego, nie? Macie nagrane. Wszystko, masz jakieś oczywiście. Foty? Mógłbyś mi podesłać foty jakieś? Mam, no. To mi podeślij, chętnie to wstawię w wideo. Mam, to jest po prostu masakra. No, odwali. No i wiesz, i on, wiesz, on prawie płakał, ale ubierał się, no bo co miał robić, nie? Wyjazd, nie? I to wiesz, jeszcze 1 minute, nie? To go, 30 second to go, nie? Dla ludzi, którzy nie kumają takich żartów, bo ja ostatnio też byłem, też sobie robiłem żarty, gdzie się droczyłem z osobą i mam wrażenie, że niektórzy nie czają takich żartów i ktoś by powiedział, że byliście wredni, ale ci ludzie nie rozumieją, że to właśnie z tego powodu, że lubiliście tamtą osobę, tak zrobiliście. To był wyraz sympatii. No tak, no to tak. Wiesz, no. To jest zaskakujące, że niektórzy właśnie odbierają, jak komuś pojedziesz coś, to oni mówią, Boże, ale ty jesteś, kurwa, wredny albo niemiły, albo coś takiego. U mnie w pracy do końca moich dni służby stał słoik zareferowany i było napisane zbiórka na tatuaż dla Bugiego, nie? Bo ja byłem jedyny, który nie miał dziary. Nie? Mhm. Masz już? Nie mam jeszcze. Robisz? Jeszcze nie. Chcesz? Może. Coś tam się zastanawiam. To jest chyba popularne w służbach, że ludzie są wydzierani. No, to nie? Wiesz, to potrafili przyjść do mnie. Ty, może ty się boisz tych tatuaży, nie? Tych igieł i tak dalej. Ty to masz chociaż krem, wazeliną się nasmaruj, zobacz, czy nie będzie bolało, nie? No i taka beka była co chwilę. Dojeżdżanie każdego dnia. Tak, każdego dnia coś tam takiego robiliśmy, że... Ale to wiesz, to wychodziłeś uśmiechnięty, nie? Ja tak, mam teraz dystans do siebie. Nie? I to moja też dziewczyna mi czasami dokłada, to ja tam też się śmieję. I jak słuchałem Joko, to on mówił, że to też rozładowuje zajebiście właśnie stres pewnie, w takich służbach. Pewnie, bo to jest jednak stres, którego czasami się nie czuje i on mówił, że czasami rzucenie żartu, nawet w takiej turbo sytuacji, gdzie stoją w jakiejś zasadce, mega pomagało, no. Że wszyscy byli spięci i Joko mówi, że widzi. Oczywiście pyta się ludzi, jesteście spięci? Oni, ale widzi to po nich i nagle ktoś rzucił żart i nagle wszyscy się pośmiali i wszystko się wzluzowało. Tak. Cały czas. No. Czyli pojechałeś do Kosowa? Jak wyglądała sytuacja w Kosowie? Co tam zostałeś? Pojechałeś tam, pewnie miałeś jakieś założenia, że okej, jadę, będziemy robić X, Y, Z, natomiast pojechałeś tam i jakie było pierwsze wrażenie? Wiesz co, pierwsze wrażenie? Szczerze? Takie, wiesz, powiedzmy, no nie wiem, pierwsze wrażenie mogę powiedzieć po kilku dniach, nie? Że jest zajebista przepaść między Polakami a resztą, nie? Na plus. W jakim sensie? Taktyki. Przede wszystkim taktyki pracy, nie? Czyli jakby realizacji taktyki, dokładnie. Bo taktyki pewnie mieli takie same, ale to jak ją wykonywali, bo... Tak, naprawdę. Wiesz, to co się nieraz, wiesz, widzi, to co wiem, to co widziałem, wiesz, nasze wojska specjalne, to co chłopaki z Warszawy, to co Lubliniec robi, wiesz, jak patrzysz na ten, to jest po prostu przepaść, nie? Ja tak uważam, że nie mamy sobie naprawdę nic do zarzucenia, jeżeli chodzi o Polskę, jeżeli chodzi o to, jak chłopaki pracują i tak dalej. Nie? Więc tam też to zauważyłem, nie? Że wiesz, były jednostki bardzo elitarne i znane, nie? Na przykład, wiesz, Red, nie? Right. Mhm, ten francuski. Tak. Czy na przykład niemieckie Seki, czy ATJ Lućko, akurat Chorwaci, to też przekoty, nie? Chorwaci, ta jednostka jest naprawdę wow, nie? Mhm. Oni mają zresztą takie testy tam swoje, żeby już na początku jakichś tam, wiesz, wielkich koni dwumetrowych, po prostu, wiesz, no, taki nie przejdzie ci egzaminów, nie? No. Z czego to wynika, że koń dwumetrowy nie przejdzie? Nie powinno... Wiesz co, mieli taki jeden test, o którym może nie chcę do końca mówić, że wiesz, no nie jesteś w stanie
tak wysoka osoba nie jest w stanie tego... Wiesz, nie wiem, może to już się pozmieniało, nie? Ale... Wiesz, bo to też utrudnia pracę, nawet wejście do samochodu. Wiesz co, nawet zobacz na chłopaków, wszyscy mają tak, wiesz, do 1,80 m, nie? 1,82 m, 1,70 parę, to wiesz, to jest taki, wiesz... To jest trochę tak jak kot, z pilotami. Piloci też podobno nie mogą być duzi, nawet lepsi są troszeczkę niżsi, no, ze względu na rozmiar kabiny. My mieliśmy kiedyś takiego małego, to wiesz, to się do pociągu, to się go wrzucało, nie? Mhm. Tak zwinny, nie? Mhm. No wiesz, taki byk jak ja, no to ciężko już, nie? Ale dlatego... z drugiej strony jakieś zatrzymanie mogło być przydatne takiego gościu, żeby... Nie, no jasne, dlatego ja się, wiesz, zajmowałem bridgerką. Czyli każdy miał przydzielone jakieś zadania? Dokładnie, ja wiesz, jeżeli chodziło o, wiesz, o jakieś takie, nie wiem, rzeczy, gdzie był szybki, sprytny, no to wiadomo, że brało się szybkiego, sprytnego, nie? No. Ja zresztą zawsze twierdziłem, że ja fizycznie jestem słaby, nie? Tak uważasz? Tak. Wyglądasz, jakbyś był fizycznie mocny. Nie, nie, nie. Ja biegać nienawidziłem od zawsze, nie? Mhm, miałem biegać, to mi się, wiesz, w dupie przewracało. Po prostu. Ale musisz być silny, na przykład, żeby kogoś złapać w jakieś zapasy, coś takiego. Byłbyś... Wiesz co, nie było nigdy takiej sytuacji, szczerze ci powiem, wiesz? Mhm. Czyli to się nie przydawało do niczego. Nie. Z czego myślisz, że wynika, że Polacy są tacy dobrzy? To chyba historyczna sprawa, wiesz? Tak mi się wydaje. Charakter? Tak mi się wydaje. Charakter, bitność, wiesz, ta nieugiętość, charakterność, to wszystko, to jest chyba to, nie? Czy ustawiało cię to jakoś wyżej w hierarchii? To jest, nie, absolutnie. Ale nie w takiej prawnej, tylko tak pomiędzy nie, ludźmi. Nie, absolutnie. To ty, wiesz, właśnie to wszystko, wiesz, tak jak popatrzyłem na to wszystko, to, no, to wydawało mi się, znaczy widziałem, że wiesz, że Polacy to jednak, wiesz, to przekoty, nie? Mhm. Porównałem do reszty. Bo tam były tylko 4 osoby z tobą. Nas było 4 z Polski, mhm, w ogóle, nie? Śmieszna też historia, że później mieliśmy chłopaka z GoPro, który do nas dołączył. Niestety nie żyje, świętej pamięci. Ale on zrobił nam taką robotę, jeżeli chodzi o wysokościówkę, liny, śmigłowiec, że po prostu masakra, nie? No, Maciuś, świetny facet, naprawdę. Wiedza, jeżeli chodzi o wysokościówkę, o procedury, które on tam, wiesz, nam pokazał, jak, wiesz, jak wygląda facet z Kobry na linie, jak wygląda Polak, wiesz, zjeżdżając do okna, to po prostu, to wiesz, jakbyś zobaczył, nie wiem, dzieciaka z przedszkola i jakiegoś tam, wiesz, chłopaka, który gdzieś na tych linach, wiesz, lata mocno, nie? Zjeżdżając do okna, są sytuacje, kiedy z helikoptera na linie wybijacie się do konkretnego okna? Wiesz co, nie, to generalnie robiliśmy tak i to była też Maćka, to był też Maćka, chyba patent, nie wiem, nie widziałem tego wcześniej, że wiesz, zrzucało się operatorów na dach i oni tam montowali, wiesz, jakieś stanowiska, pętali jakieś tam liny i dopiero zjeżdżali do okien, nie? Czyli to tak w filmach, jak sobie zjeżdżają po budynku, dokładnie, to o tym mówimy. Tak, a Maciek miał, wiesz, Maciek miał taki patent, że robił taką pętlę, wiesz, zarzucał to gdzieś przez komin i tam było, wiesz, punktów wpięcia kilka i to było, wiesz, tak naprawdę od momentu wylądowania do zjazdu do okna to było tam, wiesz, 15 sekund i byłeś, a nie, że tam, wiesz, budujesz jakieś stanowiska. Ja nie jestem mocny w linach, bo ja się nigdy w tym nie specjalizowałem z racji tego, że było to nam mało potrzebne. Ja byłem, wiesz, duży do takich rzeczy, wiesz, w okno ciasne też nie zjadę mocno. Nie, mhm. To wiesz, czasami się uda, czasami nie. I wiesz... To się robi tak, że zjeżdżasz sobie na tej linie, odbijasz się od budynku i wbijasz się przez... Czyli wyłamujesz okno. Wiesz co... Bo teraz są takie szyby, że ciężko było się My wbić. Tego nie robiliśmy nigdy. Nie zdarzyło mi się zjeżdżać do okna. A trenowaliście coś takiego? Trenowaliśmy coś takiego, ale wiesz, to też specyfika naszej pracy i to, że nie mieliśmy chłopaków, którzy byli przeszkoleni w wysadzaniu okien. Czyli to się wysadza to okno? Tak, tak. Bierze się taką tyczkę, wiesz, buduje się ładunek na styropianie i wiesz, jeden zjeżdża do okna, przykłada tyczkę, wiesz, wysadza okno i dopiero wjeżdżasz, nie? No bo przez te aktualne okna to by się już nie dało tak wbić. Przez te stare to lajtowe. No, nie? Więc wiesz, my nie mieliśmy w ogóle w strukturze kogoś takiego jak pirotechnik, ten taki bojowy, który u nas mógłby robić te wszystkie wyważeniowe rzeczy, nie? Metody wejścia wybuchowe. Czyli to się nazywało EMOE. Explosive Method of Entry, tak to się to nazywało. Nie? Mówiłeś, że struktura była bardzo specyficzna w tym IG. W IG, tak. Mhm. Co ty masz na myśli? To chyba jest takie unikatowe dosyć mocno na skalę nawet światową, ponieważ my tam przyjeżdżaliśmy i wszyscy pracowaliśmy w jednym zespole, jako jeden zespół. Robiliśmy jakąś unifikację przez tydzień, dwa. Patrzyliśmy, kto jak pracuje i wiesz, szliśmy do roboty, nie? Polak, Austriak, Francuz, Chorwat, Słoweniec, Czech, nie? I wiesz, budowaliśmy jeden zespół, nie? Mm-hmm. Budowaliśmy jeden zespół.
To jest bardzo specyficzne, rozmawiać z takimi różnymi kulturami. Nie wiem, były jakieś problemy w komunikacji przez to? Wiesz co, no oczywiście wszystko angielski, nie? Mhm. Wiesz, ale to angielski to jest jedna rzecz, ale to jak ludzie rozumieją później na tym, w tym swoim języku, jak Francuz mówi do ciebie, tłumaczy to na angielski. Francuza później... ciężko zrozumieć po angielsku. To rozmawiam. Druga sprawa. No, ja miałem akurat dowódcę z rajdu, który był naszym szefem. Świetny facet. Naprawdę. Mhm. Mówisz o doświadczeniu? W ogóle o wszystkim. Mhm. O wszystkim. Facet po prostu, prawdziwy dowódca, urodzony, nie? Co? Walczył o ciebie. No wiesz, no była taka przykład sytuacja, że pojechaliśmy kiedyś na robotę, nie? Pojechaliśmy na robotę na północ Kosowa, czyli na tą serbską. Zrobiliśmy robotę i trzeba było spieprzać, nie? Jechaliśmy pancerzonymi pojazdami. Ja byłem za kierownicą jednego, chłopak z Nowego Sącza, kumpel za kierownicą drugiego i wiesz, i chcieliśmy przez miasto po 150 na godzinę, nie? Żeby tam spieprzyć, żeby nas nie zablokowali, żeby nam się to wszystko powiodło do końca. I wiesz, gdzieś ktoś kiedyś sprawdził, bo każdy z tych naszych samochodów miał nadajnik GPS, rejestrował wszystko, nie? I wiesz, gdzieś sprawdzili, że wiesz, miasto, ograniczenie 30, a my wiesz, 150, nie? No, no to od razu... jest normalne, bo tam była też komórka BSW, nie? W Euleksie. No i wiesz, i zaraz awantura, telefony. To co, mieliście jechać 30 na godzinę? No, to powiem ci, tak walczył, żeby ich tam, wiesz, dojechać tych... I to jeszcze, wiesz, tak się złożyło nieszczęśliwie dla gościa, że facet, który to prowadził, to był też Francuz, nie? No, więc on go tam, wiesz, rezał. Mega. Po francusku. No, wiesz, dzwonił. Później gdzieś tam... Bo wiesz, bo powodem głównym problemów było to, że niby ten pojazd opancerzony, którym dysponowaliśmy, a była to Toyota Land Cruiser, on nie może jechać więcej jak 80, nie? No, bzdura. Więc wiesz, on wystarał się jakieś certyfikaty z firmy, która budowała ten pojazd, że on może jednak, wiesz, 190 jechać, nie? I nie musi nic się stanie, nie? No i także gdzieś tam ukręcił to wszystko, nie? Czyli to jakaś biurokracja was dopadła, tak, tam? Tak, tak, tak. Przynajmniej tak, próba do dostania dopadnięta, tak, przez biurokrację. Tak. Facet był, wiesz, ostatnie spodnie, ostatnią kanapkę by ci oddał, nie? To ciekawe. Czyli to według ciebie definiuje dobrego dowódcę? Jakby czułeś się bezpiecznie przez to, że taki gościu wami dowodził? Tak. Czyli wiedziałeś na przykład, że możesz sobie pozwolić na więcej? Na co to wpływa w twojej głowie, jak jesteś na akcji? Wiesz co, musiałbym się troszkę cofnąć. Spoko. Bo to, jacy ludzie byli tutaj, bo to już były takie czasy, to był 2012 rok, jak się dostałem do IG, to już były takie czasy, że wiesz, że już niektórzy jednak u mnie w wydziale to już byli ludzie z przypadku, nie? Po prostu byli, żeby tylko być, nie? Aczkolwiek niektórzy pracowali z nami w realizacji, niektórzy byli w odwodach. Odwody to jest taka sekcja, która zajmowała się gdzieś tam patrolowaniem i jakimś tam wsparciem nas, nie? Natomiast tam, jak pojechałem, to miałem wszystkich, wiesz, takich starych zapaleńców, każdy tam pojechał, żeby, wiesz... To było fajne, bo oni was wyselekcjonowali, wysłali listy do konkretnych państw i oczywiście ci, co się zgłoszą, to tylko byli zaewkowicze, którzy chcieli więcej, wszyscy, nie? No, wszyscy, tam po prostu, wiesz, tam to wszystko, wiesz, każde planowanie roboty, każde szkolenie, no, wszystko było top, nie? Mhm. Top. Naprawdę, każdy się starał, wiesz, my się spotykaliśmy w poniedziałek, czy tam w piątek, planowaliśmy sobie cały tydzień, nie? Mieliśmy wypisane, bo 3 razy w tygodniu mieliśmy na przykład strzelanie, 2 razy taktykę, nie? I wiesz, i były wypisane tylko dni i przychodziłeś rano na odprawę w poniedziałek i tam już ktoś był zawsze wpisany, sam się wpisywał, że on to poprowadzi, nie? Te zajęcia. No, więc wiesz, strzelanie, scenariusze, nie wiem, taktyka, wszystko było naprawdę robione tak, wiesz, naprawdę na grubym. Nie jestem pewien, czy odpowiedziałeś mi na pytanie, bo zapytałem cię, jak na ciebie wpływa to, że... Czy no to, właśnie czy to... chcę ci powiedzieć, nie? Dalej. Mhm, dobra. I wiesz co, i właśnie to wszystko, ten profesjonalizm od początku, czyli wiesz, szkolenie, a przez co również i planowanie realizacji, wiesz, my mieliśmy tam, ja się tam mega dużo nauczyłem, nie? Naprawdę to była też taki dla mnie mega przeskok, jeżeli chodzi o funkcjonowanie takiej jednostki, nie? Jak to powinno wyglądać, jak to jest u nas, czego brakuje i tak dalej, nie? Więc wiesz, tam było wszystko mega mocno zaplanowane, łącznie z tym, że wiesz, że mieliśmy dostęp do śmigłowców, mieliśmy swoje 3 śmigłowce, które mogliśmy używać bez problemu żadnego. Black Hawk'i? Nie, Pumy, super Pumy, nie? Super śmigłowiec. Bardzo fajny śmigłowiec, dużo też na nich pracowaliśmy,
jeszcze zanim przyjechałem, to też mieli chłopaki fajną realizację, na śmigłach robili, niestety pomylili chatę. To się podobno zdarza. Ludzie mi mówią o tym poza podcastem, oczywiście podczas podcastu mi o tym nie powiedzą, ale mówią mi, że czasami się wybijają na zły adres. No, miało miejsce nieraz. No ale to się... Gro takich przypadków to jest przez oszczędności. Nie wiem, nie ma paliwa, żeby jechać na rozpoznanie, tak? Nie ma ludzi. No, wiesz, są takie rzeczy, które wiesz, gdzieś tam dyskwalifikowały dla mnie realizację, nie? Mhm. Jeżeli nie ma rozpoznania zrobionego, tak jak ja bym to widział, tak jak chłopaki by tego potrzebowali, to... Ale wiesz, nieraz trzeba było robić, nie? Jakie widziałeś główne różnice pomiędzy tym, czego doświadczyłeś w Polsce? Mówisz, że jakby to był dla ciebie przeskok i że się strasznie rozwinąłeś. Czyli co najciekawszego tam się działo? Wiesz co, dużo rzeczy gdzieś tam podpatrzyłem, jeżeli chodzi o metodykę szkolenia. Dużo podpatrzyłem, nauczyłem się, jeżeli chodzi o planowanie realizacji. Wiesz, materiały, które zdobyłem nawet, nie? Nawet same jednostki RED, jeżeli chodzi o taktykę, o nie wiem... Mówisz o jakichś dokumentach, planu taktyki, planu wiesz procesu? Co, tak, dokładnie. Nie ukradłeś? Wiem. Ja nie, dostałem od dowódcy. Dostałem od swojego dowódcy, wiesz, materiały na przykład, nie wiem, o samolotach. Mhm. Gdzie jest jaki włącznik, nie? Jak otworzyć drzwi? Jak wyłączyć prąd, nie? Takie rzeczy, które, wiesz, nie wiem, przy szturmie mogą się mega przydać, nie? Mhm. Nie wiem, jak otworzyć jakiś luk, tak, i tak dalej, którędy się dostać, no, to wszystko było, wiesz, musiałem to tłumaczyć wszystko, bo to było w języku francuskim oczywiście, ale no, na pewno dużo tam sobie zyskałem, jeżeli chodzi o to. No i generalnie planowanie, wiesz, u nas ta współpraca na początku bardzo słabo się rozwijała, jeżeli chodzi o jednostki, z których mogliśmy czerpać. Był taki chłopak we Wrocławiu, Grzesiu Mikołajczyk, mogę powiedzieć, ksywka Cichy, on spędy na poligonie w Wędrzynie organizował po prostu, no kurwa, zajebiste, nie? Mhm. Ktoś mu podciął skrzydła w komendzie głównej, bo się nie podobało, że wiesz, że SPAP wrocławski potrafi takie szkolenia, wiesz, organizować, że wiesz, zjeżdżali się chłopaki z Gromu, z Formozy, seki niemieckie, jacyś Czesi, nas tam było, wiesz, po 200 osób i robiliśmy roboty, nie? Uh-huh. No, my tam też przez przypadek się wkręciliśmy, bo kiedyś oni zorganizowali jakieś szkolenie, odbijanie zakładników z autobusu, my akurat mieliśmy szkolenie na Wędrzynie, jakąś taktykę i wiesz, gdzieś tam zobaczyłem, poszedłem, zapytałem, czy możemy, no dawaj, pewnie, nie? No i wiesz, w ten sposób się wkręciliśmy już później w cały cykl szkoleniowy z nimi, nie? No, więc wiesz, to też było... I to tak naprawdę chyba jedyna taka możliwość, gdzie mogliśmy się czegoś nauczyć i czerpać, nie? Bo wiesz, tak jak na przykład było w Lublińcu i jest w Lublińcu, bo wiesz, miałem tam okazję być kilka razy też później. Plus znasz ludzi pewnie, nie? No tak, też oczywiście. Wiesz co, to jest jednostka, zresztą tam nawet chyba sam dowódca mówił gdzieś w jakimś wywiadzie, że oni już są na takim etapie, że oni nie zabiegają o współpracę z kimś, tylko właściwie większość zabiega o współpracę z nimi, nie? Starają się nie nawiązywać, no, może to źle zabrzmi, ale nie wiązać się z jednostkami, które są gdzieś tam, wiesz, taktycznie na niższym poziomie, nie? Mhm. Okej. Okay. No i u nas, wiesz, u nas miały miejsce takie sytuacje, gdzieś tam próbowali nas gdzieś, wiesz, wrzucać w jakieś kooperacje z kim nie powinni, nie? A raczej, wiesz, wszystkie te rzeczy, które po misji mogliśmy zrobić, po tym, że wiesz, że miałem tych kontaktów naprawdę dużo, to wszystko było gdzieś tam, wiesz, nie patrzyli na to. Nie byli kasa, zainteresowani kasa, w żaden kasa, sposób. Kasa. Czyli jak wyglądał w takim razie pobyt w Kosowie? Czym się tam głównie zajmowaliście? Wiesz co, generalnie zwalczaniem terroryzmu oraz przestępczości zorganizowanej. Czyli tym, co zawsze. Dokładnie. Mhm. Dokładnie. A jakieś konkrety musieliście zrobić? Wiesz co, tam też były realizacje normalnie, planowe. Wiesz co, bo tam w Kosowie jest taka hierarchiczność jakby odpowiedzi na zagrożenia, nie? Tam to jest tak zbudowane, że policja lokalna była numerem 1, misja Eulex była numerem 2 w kolejce i KFOR, czyli jednostki wojskowe, które tam stacjonowały, były jakby trzecie, nie? Mhm. W kolejności użycia. Więc często gęsto było tak, że policja prosiła nas albo o wsparcie,
jak sobie nie dawali rady na przykład, nie? Albo o współpracę, bo było tego dużo, albo po prostu wiesz, no dobra, to dobrze by było wziąć chłopaków, nie? No, więc robiliśmy też dla nich dużo rzeczy, nie? Czyli współpracowaliście z policją w Kosowie. Tak. Ja się, kurde, myślałem, że jak pracowałeś w Kosowie, to będziesz mógł mi powiedzieć, że robiliście rzeczy, których tutaj w Polsce nie można, ale skoro mówisz, że tam jednostka była na wyższym poziomie taktycznym, to pewnie jeszcze mniej mogliście robić niż tutaj w Polsce. Wiesz co, no robiliśmy tam dużo rzeczy, naprawdę. I to takich, których, wiesz, których tutaj się z jakby ze względów tych geograficznych i tego, że tu nie ma takich, wiesz, wewnętrznych konfliktów. Jak wiesz, czasami operowaliśmy na północnej stronie Kosowa, na serbskiej, gdzie byliśmy bardzo niemile widziani, nie? No to musieliśmy to sobie, wiesz, tam tak planować, żeby zdążyć się stamtąd zawinąć, nie? Mhm. No, musieliśmy wpaść i wypaść po prostu, wiesz, oni tam w kilka minut, w pewnym sensie polowali. Znaczy, może nie polowali, ale wiesz, jakbyśmy się gdzieś tam, nie wiem, coś by poszło nie tak, to zaraz była, wiesz, blokada wszystkich dróg, nie moglibyśmy wyjechać, nie? Wiesz, trzeba było gdzieś tam pewnie uciekać przez Serbię. Akurat na szczęście nie stało się nic takiego, żeby taka ewentualność zaszła, ale no... Staraliśmy się tak planować realizację tam, żeby to wszystko było po prostu, żeby to dało nam możliwość 100% sukcesu. Zastanawiam się nad ludźmi tam, czy oni byli na przykład bardziej agresywni niż Polacy? Ciężej było złapać kogoś? Wiesz albo, co... Albo byli na przykład gorzej przygotowani? Chyba porównywalnie generalnie. Nie stawiali oporu, nie zdarzyło się nic takiego. Raz była taka sytuacja gdzieś tam, gdzie tam gościu miał pod poduszką jakiegoś obrzyna, nie? Co to jest obrzyn? Nie wiem, co to jest obrzyn. To jest dubeltówka z obciętą lufą. Taka krótka dubeltówka. Dokładnie, tak. Taki, że wiesz, walisz i na 5 metrach 6 gości leży, nie? No, więc... To jest nieprzyjemna rzecz, jeśli robisz realizację, ktoś wyskakuje pewno, z czymś takim. Na pewno. No, więc wiesz, on miał taką dubeltówę, ale 1-0 dla nas. Nie? Mm-hmm. Nie zdążył jej użyć. No nie zdążył. Akurat to się tak wszystko ładnie ułożyło, że zdążyliśmy. I jeszcze tego, chyba jak dobrze pamiętam, to chyba na tej realizacji jego żona się tam przez okno próbowała wyskoczyć, nie? Przez balkon tam z 6. piętra, to też kolega ją tam zdławił, nie? Żeby jednak tego nie robiła. Nie? To nie był dobry pomysł, 6. piętra. No i to wciąż jeszcze, nie? Fuck. Więc ale chłopak uratował dwa życia. Człowiek pod taką adrenaliną nie wie, co robi, co? No, wciąż skakać z okna. Wiesz co, kiedyś była taka sytuacja, że weszliśmy na chatę do jednego dealera, to jego pies próbował z okna wyskoczyć, też z 3. piętra, owczarek. Taki, co prawda, wiesz, bardziej kundelkowaty, ale chodzi mi o wielkość. Czyli psy, wiesz, też się tak by było? Tak, chciał zwiać i wiesz, tyle szczęścia, że się firankę zaplątał, nie? I wisiał w tej firance za oknem. No tak, jeśli wy wchodzicie z jakimś hukiem, no to pies też się wystraszy. No wtedy, nie? Akurat to była taka realizacja, że wchodziliśmy bez granatów, nie? Mhm. Nawet chyba wtedy nie mieliśmy. Od czego zależy, czy wchodzicie z granatami, czy nie? Wiesz co, my byśmy chcieli zawsze wchodzić z granatem, nie? Bo to daje jednak tam przewagę. Ogłuszy człowieka, wystraszy. Tak, dokładnie. Ale wiesz, no dzieci... Nie? Trzeba, czyli na przykład dzieci wykluczają wchodzenie z granatem. Staramy się tego nie robić, nie? A jak to wygląda ze względu na innych ludzi w klatce? Jeśli wchodzicie do jakiegoś miejsca, no i to tam to nie jest tak, że to są tylko jedne drzwi. Z reguły są pewnie jakieś inne drzwi. Jak to wygląda na przykład, jeśli wy tam stoicie w całym szpaju i macie wchodzić za minutę i nagle wychodzi sąsiad? To pewnie się chowa od razu. To mówi, pan kontynuuje, co ma pan robić i tyle, nie? I pan kontynuuje, nie? Albo się chowa, bo idzie. Albo idzie. No chyba się nie wiem, może zaraz się taka sytuacja gdzieś tam zdarzyła. Nie? Tak? Czy to nie jest, jak to nie jest, nagminnie się zdarza? Nie, staramy się być cichutcy bardzo. Mm-hmm. A możesz powiedzieć jakieś sytuacje, jak się wbiliście nie na taki adres, co trzeba? Nie. powiedziałeś też, że łapaliście tam w Kosowie ludzi, którzy nagabywali, rekrutowali do ISIS. Tak. To przeważnie byli imamowie, nie? Czyli co, jak to wyglądało? Co, jak wiesz co, nie znam całej genezy tego, jak to wyglądało, nie? Czyli wymieniliście pięścią, tak, ten pan i tyle. I później już on był obrabiany przez policję, czy tam przez dochodzeniowców naszych, nie? Mhm. Czemu się w takim razie skończył ten wyjazd? Wiesz co, misja... My tam byłeś 3 razy, nie? Ja tam byłem 3 razy, no. Mhm. Misja... Muszę przestać pokazywać palce, bo za każdym razem pokazuję zły numer. Tak, 3 razy. 3 razy, ale to w sumie 4 lata, nie? Mhm. Moje tam spędzone. Wiesz co, misja z roku na rok się zmniejszała. Aż w 2016 zmniejszyła się tak, że zlikwidowali to nasze IG, nie?
Było to zasadne, nie uważam, żeby to było jakaś pochopna decyzja, ponieważ gro, tam wiesz, nie wiem czy wiesz, w Kosowie stacjonuje nasz kontyngent policyjny. Tam jest 100 chłopa, nie? W misji Eulex. To teraz to jest 50% stanu na chwilę obecną, nie? Może tam nie 5, może 40% stanu w Kosowie. I gro z tych chłopaków, to byli ludzie spod oddziałów kontrterrorystycznych, nie? Którzy tam się dostawali. Nie? Tam byli chłopaki z BOA, tam byli chłopaki ze SPAP-ów. Więc wiesz, zbudowali jeden pluton po prostu IG na bazie Polaków. Nie? Mhm. Więc w 2016 roku ja wyjeżdżałem i zamknąłem tą jednostkę. Nie? Zdarzyło wam się tam, że tam ktoś odwożył do was ogień? Tak. Tam, czyli tam już się zdarzały takie sytuacje. Tak. I jak wygląda taka sytuacja, kiedy ktoś... Wiesz co, generalnie zawsze strzelali po samochodach, nie? A samochody były opancerzone. Czyli wy się mogliście zawsze schować bezpiecznie. Wiesz co, no my odjeżdżaliśmy generalnie, nie? Bo w ogóle się nie angażujecie, jeśli strzelają? No staram się, staraliśmy się uciekać, nie? Raz była taka sytuacja, że jechał... czyli to nie jest taka strzelanka? Nie, to jest bez sensu? Raz była taka sytuacja, że jechał konwój. To było w 2014 albo 2013 roku. Jechał konwój złożony z funkcjonariuszy Straży Granicznej. Akurat wtedy chyba nikt z Polaków nie jechał. I celników jechali na przejście graniczne, zmieniać służbę, nie? No i jeden się tam zasadził i wiesz, otworzył do nich ogień i zabił jednego chłopaka, nie? On zginął na miejscu. I to wiesz, też dużo pecha w tym było i szczęścia tamtego strzelca, że to tak, wiesz, miał, no, na pewno chciał nastraszyć tylko, nie? Tak mi się wydaje. Aczkolwiek nie mam 100% pewności, bo go do dzisiaj, z tego co wiem, nie złapali. Nie? On sobie zaplanował to wszystko bardzo dobrze, zaplanował sobie drogę ucieczki. I musiał strzelać do nieopancerzonego samochodu. Tak. Akurat wtedy, wiesz co, bo zadecydowano, że już zagrożenie jest małe. Bo wiesz co, przepisy, które tam obowiązywały, nakładały na nas obowiązek poruszania się po tej stronie serbskiej Kosowa tylko i wyłącznie w pojazdach opancerzonych. Nie? Nic dziwnego. Więc tam cały czas jeździły pojazdy opancerzone i żadne inne, ale w końcu to znieśli. Nie? Powiedzieli, że no, można tak zwanymi soft skinami też jeździć. Nie? Czyli pojazdami to się nazywa soft skin, nie opancerzony. Tak, to mówiliśmy. A opancerzony hard skin? Nie. Opancerzony to musimy B6, nie? Mhm. No, bo to chodzi o klasę kuloodporności pojazdu. Nie? Więc... oni zaczęli jeździć normalnymi samochodami, nieopancerzonymi, nie? No i to nie wiem, ile to trwało. 2-3 miesiące, jak wiesz, jak chłopak oddał życie za to. I później odwrócili to, że znowu tylko w tak, oczywiście. I później jeszcze my nad tym konwojem zawsze, jak wiesz, jechał konwój w tamtą stronę, to my lecieliśmy śmigłem nad nimi, nie? Zabezpieczaliśmy ich. Jak zabezpieczają samochody bandyci? Jak zabezpieczają? Mhm. No bo wy to macie jakby z urzędu, dostajecie opancerzone samochody, natomiast oni muszą to zrobić sami. Oni nie opancerzali, nie spotkałem się z opancerzonym samochodem bandyty. W Polsce też nie? Też nie. Spotkałem się bardziej, wiesz, z jakimiś przeróbkami typu świateł, że światła gasną sobie, wiesz, wyłączasz tylne światła przyciskiem, nie wiem, jakiś olej się wysypuje. Taki, wiesz, samochód Jamesa Bonda, nie? Mhm. A bez zmiana uzbrojenia. Zmiana tablic, coś takiego? No tak, oczywiście. To regularnie się oczywiście, zdarza? Oczywiście. No i wiesz, i oni sobie gdzieś tu się poruszali w kraju. Tam nie miałem żadnego takiego dynamicznego zatrzymania na pojeździe. Nie zdarzyło się nic takiego. Wiesz, taka realizacja. A jakich najlepiej przygotowanych ludzi zatrzymaliście? Że zatrzymaliście ich i mówicie sobie, wow, dobrze, że ich tak obrobiliśmy, bo byłby problem. Polska czy Kosowo? To twoja decyzja. No to zdecydowanie tam, nie? Mhm. No tam w każdej chacie kałach, nie? W każdej chacie kałach, tylko niektórzy byli o tyle sprytni, że ten kałach, powiedzmy, wisiał sobie na jabłonce koło chaty, nie? Na pasku. I w razie... Ktoś się nie szczypał w ogóle. Tak, w razie czego, co? Nie wiem, ktoś nosy powiesił, nie? To nie moje, nie? Mógł się ten... I to nie byłoby, że to jest jego, no, na jego pozycji? Absolutnie. No co mu zrobisz? Całkiem niezły pomysł. Co mu zrobisz? Mhm. No więc tak, tam, nie? Czyli tam byli po prostu ludzie z bronią i wiedzieli, że mogą być ścigani, bo byli otwarcie do otwarcia ognia. Wiesz, tam przychodziło jakieś, nie wiem, święto, Sylwester, jakikolwiek, jakiś Ramadan, to tam, wiesz, tam kule się... masakra, nie? No, tam kupić, wiesz, broń, to jak arbuza, nie? Dlatego cię pytałem właśnie, bo byłem ciekawy, że jak mi opowiadał
o Gruzji bodajże Wiking, że tam sobie ludzie strzelali z RPG-a do budynku, bo mają inne prawa, jeśli odnośnie tego, co mogą zrobić. Więc spodziewałem się, że wy mogliście robić inne rzeczy też w Kosowie, ale pewnie nie, ale to z drugiej strony oni mogli... Wiesz co, my tam, to ja pierwszy raz się spotkałem z tym, z granatnikiem 40-milimetrowym, nie? My tam mieliśmy na wyposażeniu normalnie granatnik, to był pierwszy kontakt z granatnikiem. Używaliście go? To jest ten taki, takiej wielkości, co się stoi... Nie, może być taki też, automatyczny, a mieliśmy jednostrzałówki, nie? Mieliśmy dwa takie bułgarskie granatniki, przyszły tam w którymś okresie do nas z amunicją. I wiesz co, chyba nie miałem okazji. W Polsce też, choć Straż Graniczna ma na wyposażeniu, ja też miałem granatnik na wyposażeniu, będąc tutaj. Ale niestety, no, to jest tak w Straży Granicznej zrobione, że przed granatnik nie przyszły przepisy, nie? No. Czyli nie wiadomo, kiedy można go użyć. Nie ma wiadomo, kiedy go można użyć, nawet nie ma w instrukcji strzelań do tego granatnika, nie? No, więc wiesz, wszystko na przypał, jeżeli coś, nie? Ale to generalnie... Długi czas, jak skończyło się Kosowo, z powrotem byłeś w Polsce, zanim wyjechałeś gdzieś indziej? Wiesz co, wróciłem w 14 roku, w 16 wróciłem do Kosowa. W 14 wróciłem, zostałem kierownikiem sekcji realizacji. I w 16 roku wróciłem do Kosowa. A po Kosowie, jak wróciłeś do Polski, później jechałeś tam do tego, gdzie był konflikt Turcja wobec Grecja, tak? Wiesz co, byłem w 2018 roku. To, no. Czyli i pomiędzy Kosowem a tym był długi okres w Polsce? Nie, chwila. Okej. Okay. Zastanawiałem się, jak to było, jak wróciłeś do Straży Granicznej w Polsce, po prostu po tym Kosowie. Czy nie miałeś tak, że wróciłeś i byłeś sfrustrowany tym, że tutaj... Wiesz co, wróciłem i chciałem tu po prostu... Zmienić wszystko. Zmienić wszystko. No. To pewnie się też nie podobało wielu ludziom. No dokładnie. Dokładnie. No, chciałem tu dużo. Dużo chciałem zawojować, nie? Mhm. Dużo chciałem rzeczy zrealizować. Wiesz co, nawet wiesz, była taka sytuacja, że dzwonił do mnie wspomniany wcześniej mój dowódca z Kosowa, bo żandarmeria wojskowa wysłała do nich pismo z chęcią współpracy, nie? A wiesz, a nie wiem, czy wiesz, we Francji są dwie jednostki antyterrorystyczne, takie narodowe. Jest Jugien, czyli jednostka, która jest przynależna do żandarmerii, i jest RET, nie? I podział obowiązków z tego, co, jeżeli dobrze pamiętam, u nich jest taki, że RET, czyli RAID, realizuje czynności na terenie dużych miast, na terenie miast, natomiast Jugien robi wszystko, co jest naokoło, nie? I wiadomo, konkurencja jest jakaś tam, nie? No. RAID swego czasu robił bardzo dużo po tych wszystkich zamachach, nie? Natomiast Jugien nie robił za dużo, nie? Bo akurat tak wyszło, że wiesz, to wszystko, co wszystko działo się w miastach. Miało się w miastach, nie? Czy Bataclan, czy sklep poszerny, czy też ta zadyma w Saint-Denis, która miała miejsce tam przy zatrzymaniu, nie? No, aczkolwiek bardzo fajna robota. Wiem tam trochę na ten temat. No, więc wiesz co, i dzwoni do mnie ten mój kolega, dowódca, i mówi: ty, słuchaj, co to jest żandarmeria u was, nie? A to wiesz, od razu z nastawieniem takim anty, nie? Co to jest? Oni tu nam jakieś pismo przysyłają, nie? O współpracę. A ja mówię: nie, Żan, to nie tak. To u nas to jest zupełnie co innego. Żandarmeria to wojsko, nie? Ale to jest co? To, ja mówię: nie, to tam nawet to są dobrzy ludzie, to są pasjonaci, to jest sprzęt, to jest wszystko tam się... Czyli co, mogę ich brać? Ja mówię: tak, możesz, nie? No i to tak naprawdę, nie wiem, może załatwiłem chłopakom współpracę, nie? Bo pierwszy co, to przyszedł telefon do mnie, nie? No, do mnie jeszcze takiego kolegi chyba z Nowego Sącza, z tego co pamiętam, też dzwonił, pytał się w ogóle, kto to jest, bo wiesz, oddział specjalny żandarmerii wojskowej, nie wiedzieli, co to jest, oni po prostu myśleli, że to jest, wiesz, jakaś żandarmeria nasza, z którą może nie do końca... patrząc na to, co się u nich dzieje, chcieliby współpracować, nie? U was też był taki problem w Straży Granicznej? Jeśli robiliście tyle realizacji, to mieliście spinę z innymi jednostkami, które też by chciały robić więcej, a nie było takiej rywalizacji, jak pomiędzy tym RET i Jugien? Nie. Nie. Wiesz co, no wiesz, policja robiła też fajne rzeczy, które my byśmy chcieli robić, na pewno z racji tego przynależności i tak dalej, no nie udawało się to nam. Ale żebyśmy byli jakoś tam mega zazdrośni. Nie, na pewno wiesz, dokuczały nam Wy nie mogliście być zazdrośni, bo robiliście 320 robót w roku. No tak, zdarzało się. Nie? Wiesz, nas troszeczkę, że tak powiem, sprowadzały do parteru
niepotrzebne rzeczy, które też robiliśmy, nie? Okej, potrzebne dla straży, ale może nie do końca, wiesz, w naszym mniemaniu, nie? Wiesz, jeździliśmy na jakieś, wiesz, leżeliśmy po krzakach po 8 godzin, wiesz, pilnowaliśmy gdzieś granicy i tak dalej, nie? Więc były takie rzeczy, które nam trochę, no, deorganizowały mocno życie, nie? Pododdziała, ale wiesz, nie można tego było uniknąć, nie? Bo tak jak sama Wydział Zabezpieczenia Działań Straży Granicznej. Nie? Plus to jest służba, więc po prostu trzeba... Więc tak, jeździliśmy, leżeliśmy gdzieś po krzakach, chłopaki jeżdżą dalej, wiesz, na jakieś tam oddelegowania na wschód teraz. Oddelegowywali nas, potrafili nas oddelegowywać, wiesz, gdzieś na wschód, na jakieś przejścia drogowe, żebyśmy tam stali, wiesz, jak pacany, nie? Na jakichś tam szlabanach i tak dalej, nie? No to jest po prostu, no dobra, to powiedzmy, że taki... Oddział ma, no, 1000 parę chłopa, a tu jest, wiesz, 15 ludzi, którzy, no, którzy naprawdę nie robią różnicy, nie? Mm-hmm. No, no ale no, po kogo się najpierw sięgało? Po nas, nie? Po tych, których najłatwiej ściągnąć. No, dokładnie. A czy tobie się zdarza, że ktoś cię zaczepi kiedykolwiek na ulicy? Miałeś takie sytuacje? Tak, żule mnie zaczepiają. Nie? Żule, tylko no. No ale tak, żeby ktoś się zaczepił, że jest jakiś agresywny wobec ciebie? Nie. Tak się właśnie, jak widziałem cię przez balkon, tak sobie pomyślałem, że ty wyglądasz na taką osobę, której ja też bym... Ja bym generalnie nie zaczepił, nie, ale nie, wydaje... Nie zdarzyło mi się, wiesz? Nigdy. Nie. Czyli nie może... sympatyczny jestem po prostu i tyle. No, plus wyglądasz na osobę, której raczej nie chcesz się bić z taką osobą. Tak, żule to tak... No, co chwilę coś, nie? Co chwilę. Tak, ale żuli to mi akurat czasami trochę szkoda. No tak, no, dokładnie. Oni są w dziwnej sytuacji, którą nie zawsze potrafię sobie wyjaśnić, tak. Więc to jest specyficzna rzecz. Mówiłeś, że pracowałeś też w ochronie VIP-a i to jest temat, który chciałem trochę zgłębić, bo mówiłeś, że pracowałeś pod garniturem. Tak. I jak się różni specyfika? To musi być kompletnie inna rzecz. Którą... Wiesz co, wyjeżdżając po raz trzeci do Kosowa, tą samą drogą, czyli wiesz, papiery, aplikacje i tak dalej, aplikowałem na stanowisko, które nazywało się Close Protection Operator. Ja byłem funkcjonariuszem jednostki ochrony osobistej i odpowiadaliśmy na terenie Kosowa za bezpieczeństwo szefowej misji ULEX oraz delegacji, które w rejonie Kosowa się pojawiały i trzeba było zrobić robotę, która miała na celu zabezpieczenie wizyty, czyli wiesz, taką ochronę, bliską ochronę, nie? Mhm. I mogę powiedzieć, że byłem tam jedyny ze straży w historii. Udało mi się tam dostać, nie? Dla ciebie to jest wyróżnienie? Wiesz co, tam... Ja nie rozumiem tej wiesz struktury. Wiesz co, może nie wyróżnienie, ale no, wiesz, no, to nie jest nic takiego, wiesz, wow, nie? Że, wiesz, pewnie mnóstwo osób mogłoby się tam dostać, nie? No, ale po prostu mi się udało, nie? Nie wiem, czy akurat ja wypatrzyłem nabór, czy osoby miały blok gdzieś tam u siebie, wiesz, bo gro osób z tego, co wiesz, później była taka sytuacja, jak byłem w Kosowie, że, wiesz, brakowało nam ludzi, nie? Brakowało nam ludzi, mało ludzi przychodziło, czy tam potrzebowaliśmy po prostu więcej i wiesz, za mało było podań, nie? No, więc dowódca przychodził do nas i mówił, macie kogoś? Ja mówię, no ja mam chłopaków, nie? Ale angielski słabo. On mówi, kurwa, nieważne, żeby tylko umiał powiedzieć w prawo, w lewo i dwa piwa poproszę, nie? Mhm. No i to, wiesz, ja mówię, no takich to bym miał, nie? No ale wróciłem, no i powiem tobie, że się nikt nie zdecydował, nie? Właśnie to chciałem powiedzieć, że jak powiedziałeś, że nie wiesz, czy wypatrzyłeś, czy nikt się inny nie decydował, jak z tym rozmawiam, to mam wrażenie, że jesteś ambitny i po prostu chcesz. I to, a to nie jest cecha super popularna, żeby ludzie pchali się w nowe środowiska sami. Ja zawsze się chciałem rozwijać i robiłem wszystko, żeby tak było, aczkolwiek też... Samo to, że masz angielski na takim poziomie już o czymś świadczy, nie? Bo większość ludzi, tak jak powiedziałeś, większość osób nie ma takiego angielskiego. No, ten angielski chyba staje się bardzo popularny. Ale jednak nie? Jakby zapytali cię o twoich kumpli, których masz, to powiedziałeś, że słabo niech z angielskim. Nikogo, nikt. Nie. Tam paru chłopaków, wiesz, że tak powiem, tym, co mnie spotkało, zmobilizowało się i wiesz, i zaczęli gdzieś tam się tego angielskiego uczyć, nie? Też, żeby zarobić, nie? No bo ja tam nie ukrywam, będąc w Kosowie. Dobrze zarobiłeś. No, tak. No ale to też nie ma się czego wstydzić. No dlaczego masz dobrze nie zarabiać za dobrze wykonaną robotę? No, była fajna kasa, było fajne ubezpieczenie. Doświadczenie. Naprawdę można było naprawdę sobie tak prywatnie też tam troszkę zyskać, nie? No, a jadąc, aplikując na pozycję operatora jednostki, bo tak to się nazywało, Close Protection operatora jednostki ochrony osobistej, pojechałem tam sam, nie? Akurat tyle szczęścia było, że miałem tam kolegę Polaka, który podczas mojej pierwszej misji, on zresztą jest do tej pory, tam 10 lat już tam siedzi ciągiem. W Kosowie? Tak. 10 lat siedzi ciągiem.
świetny facet w ogóle, wiesz, sprawny i tak dalej. Na 50. urodziny zapisał się na triatlon, nie? I na pewno fulla. Jakby chciał do mnie przyjść, to mrugnie mu tam. No, a on jest z Łodzi, to blisko, nie? Mhm, chętnie no. Z nim pogadam. Świetny gościu. 10 lat w Kozowie na triatlon się zapisał. Zapisał się, wiesz, na 50. urodziny i tam zrobił 12 godzin, nie? Pierwszy w życiu triatlon, nie? Mhm. No. Ale wiesz, on biega, on kiedyś się zapisał na jakiś tam bieg i mówi do mnie, zapisałem się na bieg, na setę, nie? Ja mówię, 100 kilometrów. 100 kilometrów? No. Tylko później wyszło, że 100 mil, nie? Ale dobra, mówię, to już ciul, nie? No, naprawdę, chłopak. Numer wiesz, ten sam. Tak, tak. Gościu jest niesamowity. Naprawdę, wiesz, drobny chłopak, ale wiesz. Słuchaj, on planka robi godzinę 15. Wyobrażasz sobie? Rekord jest w ogóle, jeśli dobrze pamiętam, kurde, teraz mogę źle pamiętać, wydaje mi się, że 8 godzin, ale i tak sobie zastanawiałem, jak można, kurwa, 8 godzin robić planka. Muszę to sprawdzić, bo możliwe, że się jebnałem. Daj mi sekundę. No, godzinę 15, nie? 50-letni facet. 9 godzin 30 minut, no. Tak, i godzina niewyobrażalna, ale to musi być chyba mentalne. To 17 jest... razy kręgosłup pęknął przez tą godzinę, nie? No. No. Ale ja się jaram strasznie ludźmi, którzy potrafią biegać 100 kilometrów, bo to jest... To mam wrażenie, że taką umiejętność mentalną, bo to jest już bardziej umiejętność mentalna niż fizyczna, można sobie później przekładać na każdy aspekt życia. No, w Lublińcu jak byłem, mieliśmy biegi na 3 kilometry, mieliśmy takiego chorążego, nazywaliśmy go Forrest Gump, nie? Z racji tego, że on biegał non-stop, to wyobraź sobie, ja biegłem na strzelnicę. Ja pamiętam, wtedy robiłem dobre czasy, bo mi się udawało zejść poniżej 12 minut w Lublińcu na 3 kilometry z bronią. Tam miałem tam chyba 11,80. On biegł ze mną, tylko tyłem, nie? Są tacy fizole, którzy po prostu umieją. Nie? Co siódmy krok, szybciej, kurwa, nie? No, był gościu niesamowity. Nie? Mówię ci, jakby ten gościu chciał do mnie przyjść, to niech czuje się zaproszony. A wróćmy do tego close protection, bo zastanawiam się, jak wygląda specyfika takiej pracy. Co się robi? Załóżmy, że jedziesz tam i jakiś długi czas spędzasz z tą osobą, czy jak to wygląda? Wiesz co, my tam pracowaliśmy na dwie zmiany. Nie? Pani Aleksandra, która była naszym VIP-em, czyli szefowa, świetna babka, Greczynka, ona teraz jest ambasadorem Grecji w Stanach Zjednoczonych. Pani, która pół życia spędziła na misjach, nie? Naprawdę. I to osoba, która perfekt zna francuski, zna angielski i zna jeszcze jakieś tam kilka języków, nie? Naprawdę świetna kobieta, świetna. Mhm. To też inaczej się ochrania taką osobę, którą dokładnie, lubisz, nie? Naprawdę. Współpraca z nią, nie było żadnych problemów, nigdy po prostu. Ona zresztą była bardzo spokojna, ona nigdzie nie wychodziła, nawet wiesz, tam po wieczorach, czy na jakieś zakupy, czy cokolwiek, nie? Jak jechała gdziekolwiek, to pytała, czy będziemy tacy mili, że z nią pojedziemy gdzieś, nie? Bo ona, wiesz, musiała mieć ochronę, nie mogła wyjść, nie? Takie były przepisy, nie? I wiesz, w nocy pilnowali ją, też również miała ochronę, nie? My ją zamykaliśmy w domu jak więźnia, nie? I staliście pod drzwiami, czy byliście nie, w domu? Nie, ktoś inny tam był dedykowany do tej roboty, nie? No i wiesz, my przyjeżdżaliśmy rano po nią, wzięliśmy ją do pracy, ona tam sobie siedziała, jak wiesz, jak ona siedziała w pracy, to jeden był z nas przy niej, gdzieś tam miał biuro obok, drugi natomiast gdzieś tam w garażu, nie? Na wszelki wypadek? No po prostu, wiesz, przy samochodzie, nie? Jak ona, wiesz, nagle, dobra, chłopaki, jedziemy, nie? No to, wiesz, po radiu, dawaj, wyjeżdżamy, nie? I wiesz, i generalnie tak to wyglądało. Obstawialiśmy każdy wyjazd gdziekolwiek, nie? A jak wygląda poruszanie się, na przykład, gdyby chciała rzeczywiście pójść do sklepu, to będziecie szli za nią? Czy jedna osoba zawsze by szła z nią. Druga by czekała w aucie, nie? I to zawsze jest taki byk ze słuchawką? Nie, nie, by zobaczył tego Tomka. Nie widać w ogóle? Nie. Jak w garniaku, to już w ogóle nie widać, że to jest jakiś gościu ze służb. No wiesz, no... Umówmy się, idąc po jakimś centrum handlowym, gościu w garniturze ze słuchawką w uchu, z marynarką, która mu odstaje w każdym możliwym miejscu, no to nie wygląda normalnie. No właśnie, bo wy macie pod spodem kamizelkę, a ta osoba chodziła w kamizelce, nie, czy bez? Nie, nie. Akurat za naszych nie było takiego zagrożenia. Czy wy, tak jak w filmach, jeśli ktoś by do was strzelał, macie ją zasłonić swoim ciałem, czy to nie, czy to jest tylko w filmach? Ćwiczyliśmy takie procedury, oczywiście, nie? Czyli to teoria jest taka, że powinieneś tego umówmy robić? Umówmy się, że jedna osoba za dużo nie zwojuje, nie? Mhm. Akurat procedury, które były przyjęte wtedy tam, powodowały, że wiesz, ochranialiśmy tą osobę w dwie osoby, nie? Tak zwany PPO, czyli Personal Protection Officer i driver, nie? I wiesz, my się zmienialiśmy rolami, nie? Raz cały dzień byłem kierowcą, następny byłem PPO, a z racji tego, że wiesz, że umiem jeździć, dobrze jeżdżę tymi samochodami, to 80% moich służb to było kółko, nie? No.
Tak, no, jak mówiłeś, przypisują was do tego, co w czym najlepiej sobie poradzicie. Wiesz co, no wiesz, mnie tam nawet gdzieś przezwali Polish Stick, nie? W końcu gdzieś tam się dorobiłem takiej ksywki w Kosowie. Trenowałeś jeżdżenie furą, że jesteś taki dobry, czy z czego to wynika? Ja w ogóle lubię samochody bardzo, nie? No, pasjonuję się tym dosyć mocno. Wiesz, miałem okazję być na kilku jakichś szkoleniach, będąc w służbie. Również w Kosowie, nie? Jeździliśmy tymi pancerkami dosyć mocno, bo to, wiesz, inna zupełnie specyfika poruszania się, hamowanie, wiesz, zasady. Fizyka jest inna, nie? Też musisz myśleć o ludziach, których masz na pacerze. No, ale wiesz, ten samochód też inaczej reaguje, nie? To jest kawał, to jest kloc, nie? To, wiesz, 5,5 tony w Toyocie Land Cruiser, która normalnie waży, nie wiem, 2700, nie? No i na standardowych hamulcach, więc wiesz, no tam trzeba było sobie radzić, nie? Nie miałem żadnych takich sytuacji, żeby, wiesz, tylko tam jest, wiesz, inna widoczność, bo ten samochód jest, one są pancerzone do środka. Mhm. Tam zabiera się z przestrzeni, tej, która jest w środku. Nie, on się nie rozbudowuje na zewnątrz, on jest po prostu do środka opancerzony, więc wiesz, te szyby są mniejsze, drzwi są również szersze. Mhm. No i tyle, nie? Więc to zupełnie, wiesz, my tam ćwiczyliśmy różne rzeczy, nie wiem, kierowca obrywa, trzeba go wyciągnąć podczas jazdy, wsiąść na jego miejsce, wiesz, no, robiliśmy różne rzeczy tam, żeby gdzieś tam się przygotować, nie? Czy jakiekolwiek zdarzały się sytuacje, jako ochranialiście tego VIP-a, żeby rzeczywiście ktoś ją obserwował? Nie. Czyli wiesz co, były też takie sytuacje, gdzieś tam dochodziło do nas, że gdzieś tam coś się dzieje, ale nigdy takiego bezpośredniego zagrożenia akurat podczas mojej służby nie było. Wiesz co, no bo... Już były takie czasy, że ta misja tam krzywdy za dużo ludziom nie robiła, nie? Nie było już aż tak gorąco? Nie było już tak gorąco, nie? To już tam raczej były takie, wiesz, doradcze rzeczy, pomoc, dużo sprzętu się przekazywało miejscowym, nie? Zresztą też jest taka śmieszna sytuacja, bo wtedy będąc, wiesz, w HQ, w kwaterze, ja byłem, wiesz, blisko wszystkich, nie? I wyobraź sobie, że udało mi się, jak ta misja została redukowana, wiesz, było dużo broni i tak dalej, udało mi się załatwić 150 sztuk G36, ja nie wiem, co to jest G36. G36 to jest karabinek. Mhm. To jest karabinek kalibrze 5,56 z 30-nabojowym magazynkiem. Dobra, niemiecka, sprawdzona broń. I wiesz, tych karabinków akurat, że dosyć mocno żyłem z chłopakami tam z sekcji szkolenia, z racji tego, że wiesz, strzelanie to jest też mój taki konik. A to chyba o tym karabinku mi opowiadał też Viking. Nie pamiętam, czy... No, oni mieli to na wyposażeniu kiedyś, to, tak. To o tym mi mówisz, tak, pamiętam. Tak, oni mieli krótsze wersje, nie? Mhm. Dokładnie. W ABU były krótsze wersje. No, więc wiesz, 150 tych karabinków można było pozyskać. No więc co, ja telefon tam do siebie, nie? Chłopaki, można 150 karabinków, nie? Na jeden kwit. Do Straży Granicznej, żeby to przekazali, nie? No i mówię tam, że jest taka sytuacja, napiszcie papier, nie? No to wyobraź sobie, że przyszedł papier, kurwa, po polsku, nie? I to jeszcze w języku takim, wiesz, że to... Ni chuja nie mogą tego przetłumaczyć, co oni tam chcą, nie? I wiesz, woła mi Francuz. I przepadła ta oferta? Woła mi Francuz, mówi Tomek, co to jest, nie? No papier, a wy tam nie macie tłumacza angielskiego, serbskiego, wiesz, przecież misja to jest trzyjęzyczna, nie? No ale kurwa, nie jest to polski, nie? No i wiesz, zlali temat. Mało tego, samochody pancerne można było też pozyskać, nie? Stamtąd. No i też się nie udało, bo wiesz, bo blokada jakaś, nie? Od góry. No to jest system, nie? Ja wam współczuję. To jest coś, czego mi się udało uniknąć i przez długi czas udawało mi się uniknąć właśnie pracowania w takim miejscu, gdzie jestem związany przez ludzi, którzy właśnie mają takie... Nie chcę obrażać tych ludzi, którzy tam są, bo ich nie znam, więc, ale tacy ociężali trochę w podejmowaniu decyzji i tacy nie tak bardzo ambitni, nie tak bardzo chcący rozwijać wszystko, więc to musi być trudne, jak jesteś taką osobą jak ty, że masz zajawkę, chcesz jeździć, chcesz rozwijać się, chcesz załatwiać rzeczy i jesteś cały czas, tego nie potrzebujemy. To musi być turbo frustrujące. Tak, cały czas, wiesz, odbijasz się od ściany, nie? Mhm. Naprawdę bardzo mało rzeczy udało się załatwić na to, co można było naprawdę zrobić, nie? Wiadomo, trochę wysiłku by to kosztowało, bo to, wiesz, musiałoby się wszystko rozbić. Większość rzeczy o komendę główną, ale wiesz, jak ja mówiłem gdzieś tam chłopakom z Warszawy, tutaj stąd, z WZD, że jest taka możliwość, kurwa, dawaj nam ich, nie? Dawaj kontakt, my tam chętnie, nie? A u nas był blok. Niektórych rzeczy nie przeskoczysz, niestety. To nie jest twoja decyzja. Przeskoczysz. Tylko trzeba chęci tego, kto jest nad tobą, nie? Mhm. Przeskoczyłeś? Nie. Nie było chęci. Powiedz mi jeszcze o tym Frontexie. Mówiłeś, że pojechałeś do Frontexu opatrolować granice. Wiesz co, byłem kilka razy w Frontexie. Frontex teraz zbudował swoją... Może jeszcze zanim powiemy o Frontexie, powiedz ludziom, o co chodzi z Frontexem. Bo nie tak, Frontex to jest organizacja Unii Europejskiej, która zajmuje się ochroną granic wewnętrznych, ochroną granic Unii Europejskiej.
I oni mają tak zwany, teraz zbudowali standing corps, swoje siły, nie? Czyli ludzie tam są zatrudnieni, nie? A wcześniej to była taka... Oddelegowywali ludzi, wiesz co, do Frontexu zdawałeś egzaminy, Jak możesz sobie wziąć ten mikrofon do siebie? Spoko. Zdawałeś egzaminy z języka i kwalifikowali cię, tak? Na jakiegoś tam eksperta, na jakąś tam pozycję. Wiesz co, bo tam przychodziło zawsze do Frontexu, do nas przychodziła jakby lista pozycji, na które mogłeś aplikować, nie? Czyli zapisać się, tak jakby wiesz, nie? Surveillance Border Officer chyba, tak to dobrze pamiętam. Czyli, czy tam, nie, czyli nie tylko AT, tylko różne wiesz, kompetencje. Tam nie było stricte AT, wiesz? To był oficer do patrolowania granicy, nie? To była taka pozycja. Ale musisz mieć jakieś kompetencje do patrolowania tej granicy, tak? Nie możesz wiesz co, musiałeś być, że tak powiem, full time border guard, nie? Mhm. Także musiałeś spełniać warunki takie, jakie tak naprawdę większość funkcjonariuszy Straży Granicznej spełnia, nie? Wiesz, byli ludzie od odcisków palców, byli od jakichś tam przesłuchań, były osoby, które się specjalizowały w wykrywaniu i uwolnianiu samochodów kradzionych, nie? I tych pozycji było kilka, nie wiem, był rzecznik prasowy na przykład, był logistyk, był tam jakiś inny człowiek od że tak powiem, supervisor, nie? Więc no ja za każdym razem, chociaż jeszcze coś było, że siedziało się na granicy i pomagało ludziom, którzy pracowali na BCP, czyli Border Crossing Points, nie? Mhm. No, asystowałeś, tak? Wspierałeś. Więc, dokładnie, ja tak byłem raz na granicy z Chorwacją, nie? Gdzieś tam pojechałem. Więc ja byłem dwu, albo trzykrotnie chyba w Grecji i raz byłem w Chorwacji, nie? Mówiłeś, że w Grecji było grubo. Na ostatniej misji tak, bo to był ten kryzys migracyjny, który tak mocno był w telewizji pokazywany, nie? To tam się działo, tam po prostu, tam wiesz, tam codziennie bitka, codziennie gaz łzawiący i to mało tego, bo wiesz, Turcy strzelali do nas, nie? Codziennie? No, może nie codziennie, ale wiesz, parę razy miałem okazję, nie? Gdzieś tam się, wiesz, no i my tam mieliśmy służby. Jak wygląda, byłeś tam wtedy ten ostatni z tego, co rozmawialiśmy, trwał 2 miesiące, tak? 2 miesiące, tak. To jak wyglądały te 2 miesiące? Wiesz co, wszystkie służby były w tych takich zapalnych punktach. To był akurat Castanies, gdzie ja wtedy byłem. To było przejście, które było tak naprawdę, wiesz, już zagrodzone, osiatkowane, zbudowane jakieś, wiesz, barykady i tak dalej. No bo tam, wiesz, tam było 1000 ponad chłopaków, którzy próbowali się przedrzeć z Turcji do Europy, nie? Dzień i noc. Dzień i noc. Budowali jakieś, wiesz, kładki, przerzucali przez ten płot i tak dalej, wiesz, tam palili. I wy do nich nie mogliście strzelać, mogliście ich tylko zatrzymywać? Strzelaliśmy. Ze fiksów. Fiks to taka, wiesz, co to jest, nie? Mm-mm. To jest... Paralizator? Nie, to jest amunicja barwiąca, taka, wiesz, treningowa. Czyli tak. Żeby wystraszyć tylko? No, dokładnie. To tam, wiesz, to wtedy akurat na tej jednej, że tak powiem, zadymie, to wspierali nas, bo tam też oddelegowani byli chłopaki z Kobry, z jednostki austriackiej, nie? Jakiejś specjalnej? Tak, AT, nie? To jest ich narodowa jednostka. No i oni działali z miejscowym EKAM, to jest też narodowa jednostka, nie? No, więc oni tam do nas przyjeżdżali czasami, jak wiesz, jak się szykowała jakaś tam zadyma większa, nie? No, ale któregoś dnia, wyobraź sobie, przyjeżdżam na służbę rano o 6:00. To było obozowisko całe w lesie, nie? Zamiecione wszystko, nie? W jeden wieczór. Nic nie było. Buldożery po tym jeździły, nie? I skończyło się nagle. Z dnia na dzień. Jak to możliwe? Nie wiem, może zapłacili. Czyli całe to obozowisko, które próbowało się przedrzeć, zniknęło? Zniknęło, tak. Wiesz co, to był taki okres, że ja przyjechałem do tej Grecji. To był chyba jakoś koniec tygodnia. Poszedłem załatwiać sobie siłownię. Powiedziałem, dobra, okej, to w poniedziałek jestem. To była piątek albo sobota, nie? I wyobraź sobie, w poniedziałek COVID wpada i wszystko zamknięte, nie? Wszystko. No i wiesz, i tam słyszałem, że bardzo dużo też zachorowań było, nie? Po tamtej stronie, na COVID, nie? Tam... Czemu Turcy do was strzelali? Wiesz co, do nas Turcy nie strzelali, tylko Turcy jakby, wiesz, jak teraz Białorusini robią taką robotę, nie? Że tam, to oni, wiesz, jakiś gaz potrafili przestrzelić, nie? Specjalnie czy niespecjalnie? No na pewno specjalnie, nie? My tam mieliśmy, wiesz, na samochodach pomontowane takie dmuchawy wielkie, żeby ten gaz, wiesz, przepędzać na drugą stronę, nie? Byś tam zobaczył to pole, to tam, wiesz, tam co chwilę coś leżało, nie? Kamole latały, drabiny, wiesz, wspierali jakimiś tam, wiesz, linami, boltkaterami. Nie dostałeś niczym? Nie zdarzyło mi się akurat, nie? Czy jak wrzucają ten gaz, to macie jakieś sposoby na unikanie tego? Maska. Każdy miał maskę. Wszyscy w masce. Tak, tak, tak. Mieliśmy, wiesz, tam co chwilę. 24 na dobę był samochód, armatka wodna też, nie?
Ja. Jak armatka wodna działa na ludzi? To jest mocno, to mocno strzela? No, leci do tyłu, tak. Znaczy, wiesz co, nie miałem okazji oberwać, ale tak jak patrzyłem, to wiesz... Odrzuca ludzi jak normalnie, szmatę, nie? Jak szmatę. Fuck, to musi dostawać siniaki, jakieś uszkodzenia. Po prostu jak się trafi, to... Jak w japę dostanę, to co się stanie? Może mi coś zrobić z oczami? Może, pewnie, że może. Wydaje mi się, że może. Fuck. No, zęba może nie wybije, ale wiesz, tam oko na pewno może ci uszkodzić. No, ale do nosa ci naleci, do ust ci naleci, pewnie otworzy ci usta. No, możliwe, nie wiem, nie byłem tak blisko tego. Ja bym chciał sprawdzić, ale nie na sobie. No to i też nie na nikim. Nie no, musiałbym na sobie. Musisz jakiegoś strażaka zaprosić tutaj. Armatka wodna. Czy wy myjecie jakąś mocniejszą tą armatkę niż normalnie? Wiesz co, to była ich... myślę, że to standardowa taka, jak są do Riot Units mają, nie? Tylko wiesz, my tam pojechaliśmy też, bo wiesz co, to była taka sytuacja, że nas ściągnęli tam w tak zwanym tripie rapid, czyli wiesz, tam 72 godziny od ogłoszenia mobilizacji, my tam musieliśmy być na miejscu, nie? Mhm. I wiesz, my stąd jechaliśmy samochodami, nie? Samochodami? Tak. Tak. I czyli nie wysyłają samolotów? Nie lecicie samolotem na szybko? My waliliśmy samochodami stąd, bo samochody nam były tam potrzebne. A, na bo miejscu, jeździliście, nie? Tymi samochodami. Tak, mhm. Tam jeździliśmy tymi samochodami, wiesz, i fajnie się udało, bo mieliśmy Fordy Rangery, które tam się mocno sprawdziły. Mhm. To był taki, wiesz, idealny samochód, no, taki dwuosobowy patrol, bo wiesz, szpeju wszystkiego wrzuciłeś na pakę, trzeba się było ubrać szybko, to wiesz, otwierałeś tą pakę i gdzieś tam się szybko szykowałeś, nie? Jak więc, jest? Mhm. Więc to był jedyny plus, nie? Przyjeżdżali Chorwaci, przyjeżdżali inni, wiesz, każdy miał granatniki do wystrzeliwania gazu, nie? Każdy miał tarcze, każdy miał hełmy, ten taki, wiesz, typowe ubranie do kontroli tłumów, nie? Nas tam wysłali, wiesz. Chłopaki przyjechali gdzieś ze wschodu, no to oni tylko przywieźli coś tam, nie? Jakieś pancerze, żeby wyglądać jak żółw. A my, wiesz, tylko wiesz, no my, umówmy się, no ja tam tego za często nie zakładałem, tak, nie? Mhm. Ja miałem swoje rzeczy. Ty wolisz chodzić w szpeju czy bez szpeju? Nie, no w szpeju chyba. Zawsze? Bezpiecznie? Czy nie masz czegoś takiego, że na przykład coś cię denerwuje, bo się źle w tym rusza, więc tego nie no zawsze tak jest, nie? To 100%. Oczywiście, wiesz, lepiej mieć sam pas i wiadomo, że jesteś sprawniejszy, nie? Mhm. No właśnie tutaj też Wiking wspominał o Francuzach, nie? Że oni są tak, wiesz, grubo... Tak, oni są oszpiewani po... No, to jak kiedyś będziesz oglądał szturm na sklep koszerny, to tam właśnie całą tą operacją dowodzi mój dowódca z Kosowa, nie? No, gwarantuję ci, że go poznasz, nie? Bo to jest jedyny gość w plate karierze. Sklep koszerny? Tak. Na YouTubie? Powinno być, no. Szturm na sklep koszerny, dobra. Pewnie po angielsku będzie łatwiej to wyszukać. Nie mam pojęcia, wiesz? Ale tylko na szybko wpiszę. Później wstawimy to w YouTube'a. Niech sobie ludzie też zobaczą. Zapiszę sobie to. No, Paris Kosher Shop chyba tak, jak tam wrócisz, to chyba też wyskoczy. No to wiesz, jego tam, wiesz, oni tam wszyscy są, wiesz, jak żółwie ninja, a on jedyny, wiesz, plate carrier, obscore i tyle, nie? Bo on się od nas nauczył tego, tak, że tak powiem, w Kosowie, my go tam, wiesz, odciążaliśmy, nie? Odpowiednio, nie? Ściągnęliście go do waszego wyznania. W myśl zasady, że wiesz... Skonwertowaliście go, no. Dokładnie, w myśl zasady mobilność za cenę szpeju na sobie. Jak jedziesz na takie miejsce, gdzie mówisz, że było grubo i to już to są twoje słowa, nie moje, to jest, zachowujesz się jakoś inaczej? Widzisz, że jesteś cały czas na takiej spince? Że... Nie. To już chyba wiesz, doświadczenie buduje, że to jest tak normalne. A kiedyś miałeś w ogóle tak? Czy ty jesteś po prostu taką osobą, że... Nie, no na pewno, wiesz, strach oczywiście, nie? Bo wiesz, nawet patrzę, wiesz, mam zegarek, który od kupy lat, który tętno pokazuje, to wiesz, widzę, że to jest, wiesz, seta w górę, nie? Mhm. No. Czyli patrzę sobie na... To nie jest tam 60... No wiesz, to tak przypadkiem, nie? Żebym tam obserwował. Nie? Mm-hmm. Wiesz, nie jest 64 czy tam 70, jak mam codziennie, nie? Tylko tam, wiesz, seta. Teraz już nie wiem, bo już, wiesz, 422 dni jestem na emeryturze, nie? Jak w ogóle doszło do tego, że przyszedłeś na emeryturę? Wiesz co, to nie jest tak, że, wiesz, przeszedłem z roboty do roboty, tylko po prostu miałem dosyć tej walki z tym systemem, tego wszystkiego. Po prostu powiedziałem, że dosyć, nie? Że to już jednak jest ten czas, że... To było długo po tym ostatnim Frontexie? Dwa lata. No. Czyli jeszcze się trochę pomęczyłeś? No, coś tam porobiliśmy, ale wiesz, to tam ja nie widziałem tam światełka w tunelu, żeby coś tam mogło pójść mocno do przodu, nie? Czyli wolałeś odejść na swoje i założyć firmę i jakoś starać się pracować nad tym, żeby robić coś tak, po swojemu? Tak, coś tam jeszcze, żeby sobie działać i gdzieś się przydać jeszcze społeczeństwu, nie? W jakiś tam sposób. To jest
No ciekawe jest to, że ludzie się ładują w taką pracę. Jak opowiadasz mi, że ładują kamieniami wasz samochód, ty sobie to musisz tam siedzieć i ogarniać, to jest, nie miałeś nigdy czegoś takiego, że zastanawiałeś się, czy może możesz umrzeć w tej robocie? Wiesz co, chyba nie miałem takiej sytuacji. Która by natknęła cię na myślenie nawet o tym. Wiesz co, gdzieś tam powiem tobie tak, kulka do ciebie leci, bo już miałem taką sytuację, to ją kurwa widzisz, nie? Naprawdę, uwierz mi. No leci ci koło głowy, jakbyś jakąś muchę widział, nie? No, to było gdzieś tam na szkoleniu, coś tam robiliśmy, nie? I po prostu, wiesz, a kurwa, nie. Po prostu, naprawdę, tak wygląda. Raz miałem taką sytuację. I słyszysz to? Tak. A ja jestem trochę głuchy już, nie? Wiesz, mam tam po 30%, 36% uszczerbku. Od granatów? Od granatów, od strzelnicy. No to chyba każdy tak ma. Nie? Ja nie mam, ale no jeszcze nie strzelałem. No właśnie. Byłem raz. To powinieneś, może zacząć. Tak, będę zaczynał, chcę zacząć, ale na razie to mam za dużo roboty i w końcu pójdę, ale jeszcze sobie stabilizuję sprawę po tym, jak przyszedłem na 3 podcasty, więc, więc dojdę do tego. Tylko, że szkoda, że właśnie w Polsce nie można strzelać żadnych fajnych rzeczy, tylko można strzelać z karabina i to też nie z automatu. Nie wiem, czy można granatami rzucać w Polsce? Nie mam wiedzy na ten temat. No nie można, ja bym chciał, wiesz, na początek bym chciał mieć tak dla zajawki sobie po prostu pójść strzelić z czegoś fajnego, ale to jest ciężko w Polsce. Bardzo ciężko. Wiem, że na Ukrainie się dało, ale teraz to już tam nie jest tak kolorowo. Na Ukrainie? Na Ukrainie widziałem ziomeczków, że sobie jeździli i strzelali z RPGa. No tak. Jest tak nawet taki jakiś chyba podcast albo jakieś takie filmy na YouTube. Widziałem, że gościu gdzieś tam wali z granatnika w jakiś budynek, jakiś czołg, cokolwiek, tak, nie? Tak. Tam można było pojechać. No. Trzeba było to znać ludzi, ale można było postrzelać z fajnych rzeczy. Tutaj jest ciężko. Wiesz, chyba musiał do Stanów pojechać, nie? Bo tam są takie eventy organizowane, że wiesz, jakaś dolina, stoi wszystko po prostu w szeregu i ludzie napieprzają z czegoś tego da, nie? Tak, to jest ciekawe, ale na pewno obciąża słuch. Ale wiesz co, to jest tylko, nie wiem, czy to... Czy ja bym w ogóle chciał, nie? Nie wiem, iść sobie, walnąć sobie z granatnika, żeby tylko sobie walnąć, nie? Tak, będąc cywilem, nie? To jest tak, jak jeżdżenie furą. Mówisz, że interesujesz się samochodami, lubisz jeździć dobrze furą, to jest trochę taka zajawka po prostu. Nie chciałbym codziennie strzelać z granatnika, ale raz strzelić do auta i zobaczyć, co się stanie, to bym chciał. No. No tak, to jest taka, wiesz, czysta ciekawość, nie? No tylko, nie? I domyślam się, że nie tylko ja tak mam, bo już mi wspominali ludzie, że przychodzą ludzie rzeczywiście do jakichś szkoleniowców i się pytają, z czego można strzelić. No, więc to nie jest tak, że tylko ja jestem jakimś takim zajawkowiczem. Okay. Powiedz mi w takim razie, jakie masz plany na przyszłość? Co planujesz? Co byś chciał robić? Czy chcesz rozwijać firmę? Wiesz co, chciałbym rozwijać firmę. Mówię, teraz troszkę nie mam aż tak czasu, jakbym chciał mieć. Bo tam troszkę inne rzeczy też robię. O których nie będziemy dzisiaj mówić. Nie. I wiesz co, i to chyba, nie wiem, na razie będę siedział w tym, czy siedzę. Firmy będę również ciągnął. Będę chciał ją rozwijać troszkę mocniej i może wyjdę gdzieś tam na jakieś, może uda nam się wyjść na jakieś rynki współpracy. Czyli za granicę chcesz wychodzić? Za granicę, wiesz co, no mam blisko gdzieś tam Niemcy. U nich to szkolenie tam leży dosyć mocno. I płacą w euro? Na pewno, ale jest ten problem. Ja nie znam niemieckiego, wiesz, coś tam sobie... Po angielsku się dogadasz chyba. Tak, ale mało Niemców zna niemiecki, nie? Angielski. Przepraszam, angielski, tak. Mm-hmm. Tak. Nie jestem pewien, czy tak jest. Chociaż ty się dużo lepiej znasz służby, więc jest szansa, że w służbach i w takim środowisku dużo osób zna, natomiast wszystkie moje doświadczenia, jak ja byłem w Niemczech, to oni dużo lepiej kumają angielski niż my. Mi się tak właśnie rzadko zdarza, nie? Okej. Okay. Bo czasami tam jestem i ciężko, nie? Chcesz jakieś wprowadzać nowe, w takim razie, ja to nazywę produktem, czyli jakieś nowe szkolenia, coś takiego? Wiesz co, Ameryki się nie odkryje, nie? Już na rynku. Są firmy, które mocno i dobrze sobie radzą tutaj. Ja wiesz, akurat mieszkam na zachodzie, więc to jest taki rejon, gdzie nie mam jakoś tam obłożenia takiego strasznego, nie? Dużego. No, ale też tak jak powiedziałeś, nie ciśniesz tego, bo się zajmujesz innymi sprawami. Nie cisnę tego aż tak mocno, może jakbym, wiesz, może gdzieś tam głębiej w to poszedł. Może kiedyś tak, nie? Też nie ukrywam, że dużo tego robię dla siebie, żeby nie zardzewieć, nie? Okej. Okay. To jest też jakiś taki bonus z tego wszystkiego, z tych szkoleń, które gdzieś tam się uda zorganizować, że sam sobie coś porobię, nie? Nie będzie ci brakowało tej adrenaliny? Podobno dla ludzi, którzy odchodzą z takiej pracy, przejście do cywila jest super trudne właśnie z tego względu, że... Cały czas mi brakuje. No, a nie myślałeś o tym, żeby robić jakieś rzeczy? Nie wiem, zastanawiałem się, nawet do terytoriasu się nie wciągnąć, nie? Podobno skakanie ze spadochronu daje mnóstwo adrenaliny. A udało mi się parę razy wykonać trochę skoków. Daje rzeczywiście? No, dawno to było, co prawda.
powinien być w ogóle zdyskwalifikowany tak naprawdę do skoków z racji masy, bo oni tam mieli, wiesz, swoje przepisy, ale jakoś się udało, nie? Aha, to jest podobno, ja do tej pory myślałem, bo ja latałem szybowcami, więc jakby jestem tam w tym lotnictwie troszeczkę obcykany, pochodzę też z rodziny lotniczej, więc te skoki na spadochronie zawsze mi się wydawały takie, widziałem tych skoczków mnóstwo, którzy skakali tam z tego AN-a na lotnisku i byłem z tym na tyle obyty, że wydawało mi się to niczym takim fascynującym, ale podobno jak się już rzeczywiście stoi w tych drzwiach i wyskakuje się z samochodu, to po prostu wrażenia są niesamowite. No, naprawdę, no, wiesz, jeszcze ja ze swoją masą to zawsze jestem pierwszy, nie? Zawsze byłem pierwszy, nie? Zawsze w tych drzwiach chwilę sobie posiedziałem, zanim dostałem kopa w dupę, czy tam klepnięcie w plecy, nie? To takie jest naprawdę świetna sprawa. I wyskakiwałeś od razu, czy miałeś... Nie, od razu. No. To już chyba tak psychika wyrobiona, że trzeba zrobić po prostu, nie? Tak, od razu. W Lublińcu skakaliśmy, to te pierwsze skoki. Wiesz, my tam skakaliśmy na tak zwanych glebojebach, nie? Czyli to spadochron, który tam jest absolutnie antysterowany, nie? Z masakra. Po prostu, żeby spać, się nie zabić. Tam się zrzucą. Nie pamiętam, pierwszy skok, jak wiesz, wyskoczyłem, patrzę, wiesz, wielkie pole. W jakiej tam wysokości skakaliście? Chyba to było 800 metrów wtedy. Nisko. Mhm. No. I słuchaj, pole i star stoi, nie? Mówię, kurwa, zaraz przypierdolę. No to spadłem tam ze 100 metrów koło niego, nie? No. No, ale tutaj to można sobie rozwalić. Ale kolana. Wiesz, wtedy dostałem taki wpierdziel, jak wylądowałem od instruktorów, bo wiesz, spadochron ma uchwyt, nie? Mhm. Musisz wyciągnąć. Mhm. A jak go wyciągniesz, no to wiesz, jak go wyciągnąłem, szok, wiesz, puściłem, poszedł, nie? To już go później nie wyciągałem. Nie rozumiem. Już go później z każdym następnym skokiem nie wyciągałem. Czekałem, aż mi zapracuje automat, który automatycznie wyrzuci spadochron, nie? Bo nie chciałeś tego pociągnięcia? No nie chciałem tego uchwytu znowu zgubić, nie? Znowu bo go pociągnąłem, zgubiłem, oni wiesz, tylko oni wiesz, nauczeni doświadczeniem uchwyt. Czyli zerwałeś uchwyt, zepsułeś. Nie masz? Obracaj się, listwa i wiesz, pierdziel, nie? Czyli póki co pracujesz sobie tak, jak pracujesz, na siłkę pewnie chodzisz, bo jesteś dosyć duży. Chodzę. I czyli nie masz na ten moment żadnych planów dodatkowych, że będziesz chciał coś robić? Wiesz co, mam jeden pomysł na jeszcze jedną działalność, ale to może na razie jeszcze nie będę o tym mówił. Nie będziesz o tym mówił. Nie, coś innego, coś, czego tutaj chyba nie ma jeszcze. Mhm. No nie dziwi mnie, że ty byś wpadł na taki pomysł właśnie, żeby robić coś innowacyjnego. Jest coś takiego, czego tutaj nie ma. Nie, może nie. Jest, ale nie takie, jak ja bym to widział. Mhm. To jest coś tam z motoryzacją też związane i ze służbami. Nie? Mam taki tam jeden pomysł. Czy jest w takim razie coś, czego żałujesz, że nie zrobiłeś w służbach? Oprócz tego, że nie zostałeś tam, nie poszedłeś do wojska po Lublińcu? Co byś zrobił inaczej? Co bym zrobił inaczej? Wiesz co? Jest jedna rzecz. Żebym wiedział, że tak się skończy, to przez... uciekł mi pewien wyjazd do Iraku, wiesz? Zakwalifikowałem się tam na eksperta do... To był etat, który wiązał się z doradztwem w sprawie działań kontrterrorystycznych na terenie Iraku, nie? Czyli nie pracowałbyś w realizacji, tylko w doradzaniu tego, jak robić tam realizację? Tak, tam bym na pewno, znaczy może nie realizację, ale jak przeciwdziałać i tak dalej, nie? Jak, na co zwrócić uwagę, jak szkolić zespoły i tak dalej, nie? Był taki wyjazd, aplikowałem tam, no był mocny nacisk, żebym tam pojechał. Było wszystko na dobrej drodze, ale akurat tak się złożyło, że w momencie, w którym miałem egzaminy, byłem gdzieś oddelegowany na wschód i nie było w ogóle możliwości, żeby te egzaminy przeprowadzić, nie? I więc wiesz, tam był jeden termin, nie? I teraz żałujesz, bo chciałeś tam pojechać? Bardzo, no. To było takie nowe doświadczenie jeszcze dodatkowe, dokładnie, nie? Tak. Tam wiesz, też pewnie spędził z rok, może udałoby się dwa. I to jest coś, co mi gdzieś tam uciekło po drodze. No i generalnie chyba tak naprawdę chyba tyle, nie? Może, nie wiem, może gdzieś tam po drodze się mogłem przenieść do jakichś innych służb, jeszcze spróbować czegoś. No ale mówię, no ten mój rejon akurat jest taki, że no wiesz, Warszawa daje możliwości dużo, nie? Tu sobie można wybierać, przebierać i tak dalej, nie? Natomiast na, nie wiem, na Grom uważam, że chyba byłem za cienki. Fizycznie na przykład, nie? Tak myślisz? Tak, nie wziąłbyś się za siebie i nie zrobiłbyś? Może bym się wziął, nie? Ale nie wiem, jakby to się, wiesz, tam mogło skończyć. Nie? Jeśli jakaś osoba, ktokolwiek, taki cywil, nie gość ze służb, ma styczność z jakimiś przestępcami i załóżmy, widziałby ich na
popełnianiu jakiegoś przestępstwa. Co w takiej sytuacji taka osoba powinna zrobić? I oni też tą osobę widzieli, trzeba uciekać, jak trzeba się gdzieś chować, co trzeba zrobić? Co byś zrobił na miejscu takiej osoby? Ja jestem raczej tak impulsywny i różnie by to mogło wyglądać, raczej bym pewnie zareagował. No ale cywil nie zareaguje, tak? No cywil nie zareaguje, nie? Więc wiesz, ucieczka to jest chyba najlepsza metoda walki, nie? A jeśli oni, załóżmy, znają tą osobę, to co później robić? Nie miałem nigdy takiej sytuacji, nie rozmawiałem z nikim na taki temat i wiesz co, ciężko mi coś tutaj tak naprawdę na szybko doradzić, bo nie chciałbym czegoś, wiesz, mówić, jak to się mówi, walnąć z dupy, nie? No, bez jakiegoś tam poparcia, nie? Czyli generalnie mówisz, żeby unikać, żeby no, mi się tak wydaje, że generalnie, no wiesz, no, to później może, wiesz, gdzieś tam mentalnie i może, wiesz, tam ktoś jest charakterny, gdzieś tam spróbował, wiesz, i nie zareaguje, to może później się gdzieś tam pewnie odbić, nie? Na takiej osobie, nie? Gdzieś tam na psychice. Mhm. No, ale czasami, nie wiem, może to jest większa wartość dodana, nie? Do tego wszystkiego. Jeszcze się zastanawiam nad tym, jeśli miałeś dużo styczności z takimi ludźmi, to widziałeś jakieś takie sytuacje, gdzie ci ludzie są tacy naprawdę niebezpieczni, oprócz strzelania, czyli na przykład... Wiesz co, generalnie powiem tobie, że... Jednak ta kominiarka i ten zespół i to wszystko, co tam, wiesz, za sobą wnosisz do realizacji, jednak powoduje to, że generalnie no, tam... Miękną ludzie. No, wiesz co, ja i to największe szczerze, kozaki miękną? Szczerze uważam, że i naprawdę tak uważam, że patrol policyjny złożony z dwóch funkcjonariuszy dokonujący jakiejś kontroli pojazdu, wiesz, w nocy, czy podejmujący interwencje, to oni mierzą się z większym zagrożeniem niż taki pododdział kontrterrorystyczny, który, wiesz, ładuje się komuś na kwadrat, nie? Zasadzki, wszystko przemyślane, przygotowani, wyszkoleni. Wiesz, to wszystko jednak, wiesz, starasz się tak zrobić, że wiesz, no są realizacje z bomby, nie? Tak zwane, że wiesz, musisz jechać na szybko, nie? Bo teraz się coś dzieje. Na przykład, nie? No nie wiesz jak, po prostu wpadasz, wiesz, do tego też jest taktyka, wiesz, pracuje się albo statycznie gdzieś tam, wiesz, wchodząc na pomieszczenia, to robi się coś albo wolno, albo wiesz, albo szybko, nie? I dlatego właśnie ta mobilność jest, tak jak uważam, tak ważna. Nie? Wyobraź sobie, co mają policjanci w Stanach Zjednoczonych, jak tam każdy może z bronią wyskoczyć. Tak. I to tak. Jaką chcesz bronią, nie tak. Tam jakimś... Tak, ale wiesz co, w bliskich kontaktach to tak naprawdę nóż to jest chyba najgorsze, co ci może spotkać. Nie? Nóż? Tak. Miałeś sytuację, czy ktoś cię atakował z nożem? Raz. I co zrobiłeś? Teraz chyba trzeba uciekać, bo to podobno, jak rozmawiałem z gościem od samoobrony, powiedział, że jak ktoś ma nóż, to po prostu ucieka. Wiesz co, jest taki... Jest małe szansa, że ktoś się nie utnie. Jest taki świetny film na YouTubie, gdzieś widziałem, z jakiegoś szkolenia. Nie wiem, kto to organizował, ale robili świetne doświadczenie. Wzięli kawał mięcha, wiesz, gościu wziął kawał mięcha, taki, wiesz, ze 25-centymetrowy i przytroczył sobie do brzucha, nie? I dawał ludziom, żeby... I po prostu, wiesz, jeden cios, nie? I pokazywali, co się dzieje z tym mięsem po jednym przejechaniu ostrym narzędziem, nie? Jak tam się ta, wiesz, jak to się wszystko roz... Wiesz, jakby cię ktoś tak zajechał raz, no to mi się wydaje, że wiesz, flaki na wierzchu, nie? Flaki na wierzchu, a przynajmniej się wykrwawisz, jak jesteś w jakiejś dziwnej lokalizacji, no, są takie, nie? Wiesz, różne te filmy, ja mówię, ja w samoobronie nie siedziałem nigdy mocno. Wy macie jak w tym kombinezonie coś tutaj, żebyście... Jakoś... Wiesz co, ja miałem swój prywatny kombinezon. Który dostałem na misji i on był składkami kewlarowymi, które uniemożliwiały przecięcie, nie? No, bo tylko tak ja, się bronisz, nie? To tylko ja taki miałem, nie? Tutaj u siebie, to mówię, to prywatny mój. Ja zresztą generalnie służbowy, to miałem, służbową to miałem broń w pracy. Jakieś tam pewnie, jakieś kajdanki, bo ładownica na kajdanki już, nie? Już miałem swoją, więc wiesz, ja tak też łatwo, wiesz, pasjonata to szybko poznasz, nie? Ja tak patrzę na ludzi, mówię, dobra, tu jest wariat, tu jest wariat, tu jest wariat, tu jest wariat, ten może nie do końca, nie? Mm-hmm. No, bo to, wiesz, jednak siedzisz. Widać, czy ktoś wkłada w coś pracę, czy nie. No, ja nie. Powiem ci, byłem wielokrotnie świadkiem, bo byłem w pokoju w Kosowie, jak byłem z takim chłopakiem z Malmo, z Piketem, on był, wiesz, tak zwanym gear freakiem, nie? No, to on, wiesz, przychodzi spod prysznica, wiesz, z fiutem na wierzchu siadał i, wiesz, kamizelkę sobie poprawiał, nie? Bo tam nagle, wiesz, wpadł jakiś pomysł, nie? Pod prysznicem, że może ta kieszeń, to jednak to ja mi ją tam, ten kąt trochę przesunął, bo będzie mi lepiej i wiesz, no, co ty robisz? No, ja bo tam miałem pomysł pod prysznicem, mówię, a, okej. Okay.
Skąd to zamawiasz w takim razie? Jeśli ty też jesteś, rozumiem, że trochę gear freakiem, to gdzie to wszystko dostajesz? Wiesz co, normalnie ja mam... to można, bo tego nie można kupić w sklepie, chyba że ty z twoją licencją możesz, bo ja nie mogłem ale kupić... Ale mówisz o czym? Ja nie mogłem kupić kamizelki normalnej, kuloodpornej. Wiesz co, z racji tego już mam swoją. Ale skąd? Nie, kupisz. Ja problemu. Nie kupię, ja nie mogę kupić, muszę mieć pozwolenie. Poważnie? Tak, nie mogę kupić tego balistycznego plate'a. A to wiesz, że nawet nie wiedziałem. Że no, normalna osoba nie może kupić. Widziałem, że chłopaki, na przykład, nie wiem, Target Creators z firmy szkoleniowej, to są chłopaki z Lublińca, oni mają sklep i wiem, że tam mają dostępną balistykę. Dostępna jest, natomiast ja jej nie mogę kupić. A to nawet nie wiedziałem, wiesz, że tak jest. No, ja mam gdzieś tam swoją, gdzieś tam mi zostało coś takiego. I... Czyli po prostu sobie kupujesz, gdzie co jest, sprawdzasz, co jest dobre. Wiesz co, ja generalnie chyba nawet dalej, może tam jakieś pojedyncze rzeczy pozmieniałem, bo w momencie, kiedy odchodziłem już na emeryturę, no to wiesz, dużo sprzętu mi zostało z racji tego, że był mój osobisty i był sprawdzony, nie? Więc od tego czasu, bo to wiesz, nie dużo, bo to rok, dużo się też nie pozmieniało, bo to wiesz, tam, jak powiedziałem, Ameryki się nie odkryje, pewne nowinki gdzieś tam wchodzą, ja staram się być na bieżąco, sam też dużo rzeczy sobie gdzieś tam, wiesz, kombinowałem, jest takie fajne zdjęcie, wiesz, gdzieś kiedyś 2005 rok, jak stoję, wiesz, na Wędrzynie, ze swoimi gratami, które, wiesz, wszystko sobie sam gdzieś tam zrobiłem i, wiesz, dwóch chłopaków z Gromu i, wiesz, coś tam rozmawiałem, co to jest, co zrobiłeś, a tu kałach, wiesz, jakąś dokręconą od wkrętarki rączką z przodu, latarką na trytytki, bo tego po prostu jeszcze nie było, nie? No i ja sobie, wiesz, wszystko zmieniałem. Przeszywałem kieszenie, gdzieś tam, wiesz, strzelbę sobie montowałem na plecy pod swoje jakieś tam wymagania, żeby to działało, tak sprawdzałem, jak, wiesz. Tak jak mówiłeś o tych granatach na plecy w kamizelce, tylko że to chyba było takie normalne rozwiązanie, nie? Wiesz co, granaty na plecach to się już stosuje od bardzo wielu lat. Czyli granat na plecach jest po prostu dla partnera twojego z tyłu, który jest z tyłu, nie? To wiesz, z taktyki to wynika, z podejścia pod obiekt, pod drzwi, że ten granat jest łatwiej wyciągnąć z pleców koledze niż gdzieś tam tobie, nie? Mm-hmm. No, ja zawsze, wiesz, miałem tak skonfigurowany swój sprzęt, że wiesz, dwa granaty miałem dla siebie i to tak zrobione, że mogłem je jedną ręką użyć, łącznie z wyciągnięciem zawleczki. Nie potrzebowałem, wiesz, broni zostawiać, żeby rzucić. Musiałeś się samemu jakoś przerobić, żeby... Wiesz co, ja miałem taką specjalną kieszeń. Kupiłem ją w takiej firmie szwedzkiej, która dawała takie możliwości, wiesz, ona miała takie karabinki pomontowane, wiesz, wsadzałeś granat, zawleczkę i po prostu otwierałeś kieszeń w momencie wyciągnięcia, zawleczka zostawała, tylko wiesz, trzeba było też go odpowiednio złapać, nie? A to jakbyś go wyciągnął, a nagle sytuacja się zmieniła i nie możesz go jednak rzucić? To już do panie. To już trzeba gdzieś pieprząć jednak. To byłby problem. Wiesz co, troszeczkę mniej mi opowiadasz o strzelaniu, niż opowiadałeś przez telefon, ale i tak powiedziałeś sporo, więc to jest spoko. Jeszcze chcę cię zapytać o jakąś radę. Jeśli ludzie chcą iść do służb specjalnych, co teraz, w tym momencie, co byś im powiedział, żeby powinni, co według ciebie jest ważne, żeby... Uważam, że powinni mierzyć jak najwyżej się tylko da. To chyba zawsze w życiu się tak powinno robić. Tak. Bo miałeś takie sytuacje, że ty nie spodziewałeś się, że coś ci się uda, a ci się rzeczywiście udało? Właśnie z tego, że mierzyłeś jak najwyżej? Wiesz co, ja chyba nie miałem takiej sytuacji w życiu, bo ja spełniałem się w tej swojej robocie, nie? Tam mi wszystko pasowało, poukładałem sobie to jeszcze, wiesz, z dodatkowymi zajęciami, które też miałem podczas służby. No i ja zostałem tam, starałem się, wiesz, dać z siebie jak najwięcej. Starałem się rozwijać, ile tylko mogę, aczkolwiek ja, wiesz, ja jestem i zawsze to powtarzałem, że ktoś, kto jest ekspertem od wszystkiego, ktoś, kto jest specjalistą od wszystkiego, jest ekspertem od niczego, nie? Mhm. Więc ja generalnie szedłem w trzy kierunki przez całą moją karierę, czyli taktyka, strzelanie, jakieś tam pojazdy, wiesz, nigdy nie brnąłem w medycynę, nigdy nie brnąłem w jakieś tam linki, nigdy nie brnąłem w walkę wręcz. Po prostu, wiesz, były te trzy rzeczy, które sprawiały mi przyjemność, których się realizowałem, odnajdywałem i w ten sposób jest chyba do dzisiaj, nie? Mhm. Wracając do tego pytania czyli ludzie powinni mierzyć jak najwyżej, czyli załóżmy, bo pewnie zgadasz niektórych z jakimiś ludźmi, czyli czego na przykład nie robić, nie myśleć, że pójdę tylko tutaj i nigdzie więcej się nie dostanę, jakbyś mógł rozwinąć tą myśl? Wiesz co, teraz na przykład
jeszcze tuż przed moim odejściem była taka sytuacja, że tam, wiesz, jeden z moich kumpli gdzieś tam też próbował się dostać, przenieść do jednej, do jednostki, wiesz, a zapomniał o tej najważniejszej, nie? O tej, która gdzieś tam, powiedzmy, medialnie i tak jak wszyscy mówisz o gramie. Sądzą, dokładnie, nie? No, próbował gdzieś tam, ja mówię, nie, stary. Zapomniałeś o jednej ekipie. Tak, ale jestem... Czyli, spróbuj, nie? Czyli jest coś takiego, że ludzie mają właśnie... Ale ty sam to powiedziałeś o sobie. Spróbuj. Że myślałeś, że jesteś za słaby do gromu. No, to ja tak uważam. No. To ten gościu ci to nie odjechał od razu z takim argumentem? Nie, ten gość już tam jest. No. Czyli popchnąłeś go w dobrym kierunku. No, zapomniał, po prostu, wiesz, składał gdzieś tam kwity. Nie zapomniał, tylko się dygał. Nie wiem, może chyba tak, wiesz, chyba tak. No, chłopak już tam siedzi. Udało mu się dostać za drugim razem, co prawda, ale udało. Odważnie z mojej strony powiedzieć, że gościu, który poszedł do gromu, się dygał, ale no, ludzie w takich decyzjach znaczy jest coś takiego, on, nie? Wiesz co, ja mu uświadomiłem, że jednak jego level jest taki, że wiesz, tam był trochę z nim porozmawiałem i że tak powiem, to kozactwo, które on gdzieś tam w sobie miał, trochę mu tam zgasiłem, nie? Że mówię, słuchaj, pokory trochę, skromności, ale dasz sobie radę, nie? No i wiem, że jest teraz, nie? Że sobie siedzi. To jest piękny moment, żeby skończyć ten podcast w takim razie. Gratulacje, że coś ci się takiego udało, no bo to jest fajne osiągnięcie, popchnąć kumpla do góry. To no, jest... udało mi się. Pewnie wiesz, może gdzieś tam w życiu też inne sytuacje były takie, że gdzieś tam ktoś, tak jak powiedziałem, chyba przez telefon tobie mówiłem, że kto ode mnie odszedł z wydziału, to każdy zyskał, nie? Naprawdę, bo w nas kiedyś nie inwestowali, nie? Teraz już jest to coraz lepiej, chłopaki mają coraz lepiej, mają dodatek kontrterrorystyczny, wiesz, aczkolwiek wciąż dymają nas na urlopie, nie? Za działania kontrterrorystyczne, bo policja ma dodatkowy urlop, natomiast Straż Graniczna tego nie ma, nie? Na szczęście od 2019 roku już nam dają te procenty, że możesz mieć, wiesz, na legalu bez zbędnej spiny i nie wiem, wysyłania dodatkowych kwitów, liczą ci za rok służby dwa, tak? Za ryzyko, nie? No, więc to się troszkę też tam poprawiło. Wiem, że dodatek kontrterrorystyczny ma być też zwiększony i wiesz co, i to też... Nie wiem. Ja nigdy dla pieniędzy do służby nie szedłem. Nie? To, co robiłem, to nie robiłem tego dla kasy. Nie? Czy ja bym miał ten dodatek, czy ja bym go nie miał, to miałbym to generalnie w dupie. Nie? Jak miałbym pójść, nie wiem, udałoby mi się gdzieś dostać do gromu, to też bym nie poszedł tam dla pieniędzy, nie? Tylko dla roboty. Nie? Czy ja bym zarobił 500 zł więcej, czy 4 koła więcej, to miałbym to też tak samo gdzieś. Nie? To jest jednak, wiesz, wydaje mi się, że do pewnych zadań się po prostu rodzisz, nie? Czy to tam się w tobie jakoś buduje, czy nie, czy to wiesz, od początku tak jest. Nie wiem, mój dziadek był ułanem, nie? Mój dziadek siedział w stalagu, wiesz, Wielka Ucieczka, znasz ten film? Ja jestem słaby w polskie filmy. No, to nie był polski akurat film. Ucieczka pilotów z Żagania. Coś mi świta. No, był taki film Wielka Ucieczka, no to mój dziadek, wiesz, był łanem, on tam siedział w tym obozie gdzieś tam też i nie wiem, tak sobie mówiłem, kurde, no może ta miłość do tego wojska to jednak gdzieś tam od niego, nie? No i to, że to zostało. Sama nasza historia Polski też trochę na to wpływa, nie? Jesteśmy jednak po dwóch wojnach i ta wojskowość jest mocno w nas zaszczepiona. Oby nie przed trzecią, nie? No, dokładnie. U mnie też dziadek wojskowy, wujek i ojciec nie wojskowi, ale w wojskowym takim sznycie, więc ja mówili nawet, ojciec tam nie mówił żołnierzyk zawsze, na mnie i moich braci, więc no, ja rozumiem, ty pewnie też do tego tyle gadam z wojskowymi, bo ja to po prostu kumam i też mam gdzieś to we krwi, też wychowywałem się na wojskowych książkach o pilotach uciekających z Polski, gdzieś tam przez Rumunię do Francji, później do Anglii. Niesamowite historie i uwielbiam je i często sobie o tym myślę, więc kumam, natomiast ja gdzieś poszedłem inną stroną, ale ludzie, którzy mają taką robotę, jak ty często to mówią, że oni są chyba do tego stworzeni, po prostu to tak jest, że czujesz w pewnym momencie, że to jest dla ciebie i idziesz tam i właśnie nie jest istotne to, ile ci płacą, po prostu robisz tak. To, bo czujesz się tam jak w domu. Wiesz, tak, dokładnie. Wiesz, jest dużo rzeczy, które można by zmienić jeszcze, które ja uważam, że można by zmienić, czy w służbach, czy w wojsku, czy nie wiem, czy w prawie naszym polskim, nie wiem, choćby kwestia służby wojskowej, tak? Uważam, że wiesz, że ta służba zasadnicza powinna być przywrócona
obowiązkowa powinna być. Z taką sytuacją, jak mamy za granicą, no to jest, robi się niebezpieczne. Wiesz co, nawet nie, ale to cię dużo uczy, nie? Tam naprawdę to są rzeczy, które gdzieś tam zostają, przydają się w życiu. Ja nie mówię, żeby to było w takiej formie, jak to było kiedyś, nie? Bo wiesz, gro ludzi albo większość, to wojsko po prostu przebimbała na ściemach, na jakichś takich rzeczach, ale wiesz, to można zorganizować inaczej. Można to po prostu robić, jakieś szkolenia cykliczne, ale obowiązkowe, nie? Mhm. 2 tygodnie bierzesz ludzi, robisz tam z nimi coś, później odsyłasz do domu, to wiesz, to się oni też nie wypalają. Wiesz, ile było sytuacji takich, że ktoś tam się, wiesz, gdzieś wieszał, nie? Czy rzucał pod pociąg, czy nie wiem, na warcie odpalał kałacha, nie? Ja o tym nie słyszę, do mnie to nie dociera, ale... No bo to, wiesz, to już nie twoje czasy, bo to były takie, wiesz, lata, wiesz, 90, między 90 a 97 i wiesz, dużo tych ludzi jednak nie dawało sobie rady, nie? No to jest na pewno trudne. No i zresztą nie wzięło się znikąd to, że ludzie mówią, żeby zostać mężczyzną, to trzeba się pójść sobie do tego wojska na rok, czy jakkolwiek długo, żeby... Na pewno system można by fajnie opracować, żeby to było pozytywne. Żeby to było pozytywne, żeby ludzie to jakoś, wiesz, nie za wszelką cenę nie starali się uniknąć. Ale to zawsze tak będzie, no bo jeśli mówimy właśnie o takim zostaniu mężczyzną, w cudzysłowie, to znaczy, że będzie trzeba kogoś tam przeorać i to znaczy, że ludzie będą chcieli tego uniknąć, bo to będzie ciężkie. Tak, w służbach też jest dużo do zmiany, nie? Ale to już są pewnie... Następne ludzie, pokolenia. Dokładnie, którzy może coś będą mogli zrobić, nie, w tym temacie. Mhm. Dobra. Chcesz coś jeszcze dodać? W sumie tak. Śmiało. Więcej na podwórku, mniej przed komputerem. Panowie. Tak, mniej komputer to tam pal licho. Smartfon. Dokładnie. Mniej przed smartfonem. I to nawet dla mnie. Dokładnie. Ale też się na tym łapię, nie? No, to jest... Niestety. To jest walka. Tak. To jest walka. Mam nadzieję, że będziemy w to lepsi. Z czasem będziemy. Żywię taką nadzieję. Dobra. Bardzo ci dziękuję w takim razie. Dziękuję. Super również. Się gadało. Dziękuję. Siemanko. Od teraz specjalnie dla Was będę nieprzygotowany nie 2, a 3 razy w tygodniu. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niedzielę o 19:00. Pozdro.